nas zmusiły do takich działań. Serdecznie Państwa witam na spotkaniu zorganizowanym przez Laboratorium imienia Richarda Pipesa, działającym w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Ja nazywam się Wojciech Łysek i pełnię funkcję sekretarza we wspomnianym przedsięwzięciu. Dzisiejsze wydarzenie to już kolejna inicjatywa Laboratorium. Projekt jest realizowany w ramach programu Dialog, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Edukacji. Przypominam, spotkanie jest nagrywane. Dzisiejsza dyskusja będzie toczyć się wokół książki pod tytułem Holokaust, pamięć, powielacz, zagłada Żydów i okupacyjne stosunki polsko-żydowskie w publikacjach drugiego obiegu w PRL. Stąd też witam w pierwszej kolejności autorów, panią dr Martynę Grąską-Lejak i pana doktora Jana Olaszka. Jest z nami również pan profesor Dariusz Libionka. Natomiast spotkanie poprowadzi pani dr Martyna Rusiniak-Karwat i teraz pani doktor, która na co dzień pracuje w Zakładzie Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej w Instytucie Studiów Politycznych. Pan przekazuje głos i proszę o dalsze prowadzenie spotkania. Dziękuję. Dziękuję panie doktorze za wprowadzenie. Szanowni państwo, witam wszystkich serdecznie. Jest mi niezmiernie miło móc prowadzić to spotkanie. A tak jak już pan doktor Łysek powiedział, w spotkaniu wezmą udział doktor Martyna Grąska-Rejak, doktor Jan Olaszek oraz profesor Dariusz Libionka. Bardzo proszę na czas, kiedy jedni o wyłączanie mikrofonów, kiedy nie zabieramy głosów. Jeśli chcecie państwo zadawać pytania, jest taka możliwość, można to bezpośrednio pisać w trakcie nawet spotkania na czacie, a później też osoby, które będą chciały zadać pytania, będą mogły to zrobić osobiście, nie pisemnie, ale ustnie. Chciałabym na początku przybliżyć biogramy tych osób, które wzięły udział w spotkaniu, przede wszystkim autorów tejże książki, Holokaust, pamięć, powielacz. Jak widzicie państwo, moja książka jest pełna zakładek, to znaczy, że książka daje po pierwsze dużo do myślenia, a też jest książką, która stawia mnóstwo takich pytań badawczych, ale o tym dalej. Doktor Martyna Grąska-Rejak jest historyczkiem i pracowniczką Instytutu Pamięci Narodowej, jak i też kierownikiem działu naukowo-badawczego Muzeum Getta Warszawskiego. Jest badaczką historii zagłady relacji polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej oraz historii Żydów w XX wieku. Jest autorką wielu prac, artykułów, jak i też książek monograficznych, m.in. Przerwane dzieciństwo, losy dzieci żydowskiego domu sierot przy ulicy Dietla 64. W Krakowie podczas okupacji niemieckiej, która jest książką dwujęzyczną, polsko-angielską, jak i też Kobieta żydowska w okupowanym Krakowie 39-45. No i jest oczywiście współautorką tejże tutaj wspomnianej książki. Doktor Jan Olaszek jest historykiem, pracownikiem Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Zakładzie Historii XX wieku, jak i też Instytutu Pamięci Narodowej. Jest badaczem opozycji demokratycznej i niezależnego ruchu wydawniczego w PRL-u. Jest autorem wielu też książek i artykułów naukowych. Między innymi wydał Nieliczni ekstremiści, Podziemna solidarność w propagandzie stanu wojennego, Rewolucja powielaczy, Przeciw PRL, Szkice z dziejów opozycji demokratycznej i tak dalej. Jest też, tak jak doktor Grąska-Rejak, jest również laureatem wielu stypendiów naukowych. Obecnie pracuje nad biografią Romana Zimanda. Ostatni profesor doktor Libionka, który nie jest autorem książki, ale jest bardzo związany, jak się później z drugim obiegiem i też miał wpływ na powstanie jej, jest profesorem w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, też członkiem Centrum Badań nad Zagładą Żydów, redaktorem naczelnym rocznika wychodzącego tam Zagłada Żydów, Studia i Materiały, jak i też jest głównym historykiem do spraw badań nad Zagładą Żydów w Państwowym Muzeum na Majdanku. Oczywiście jest też również autorem licznych książek, opracowań i artykułów dotyczących tematyki związanej z II wojną światową i Zagładą Żydów, stosunków polsko-żydowskich, jak i też Polskie Państwo Podziemne, a
Żydzi. Na początku ja zechcę zadać kilka pytań naszym autorom i profesorowi Libiące. Pierwsze takie do dr Grąckiej-Rej, jak i do doktora Olaszka. Chciałabym się zapytać o genezę, o powstanie takiej książki. Badaczka od stosunków polsko-żydowskich, od zagłady, badacz od drugiego powielacza. Jak to się stało, że wpadliście na pomysł, żeby napisać taką książkę? No, dużo osób zna te publikacje, ale nie zastanawia się nad nimi, co jest w drugim obiegu, co nie jest. I co też okazało się dla was dużym odkryciem podczas pisania tejże książki? To może ja zacznę. Dzień dobry Państwu, bardzo się cieszę. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie na to spotkanie. I tak naprawdę wszyscy sprawcy tej książki, tego, że ta książka w ogóle powstała, że możemy o niej dyskutować, są dzisiaj obecni na tej dyskusji. Takim pewnie nieświadomym, ale poniekąd ojcem założycielem tego przedsięwzięcia był właśnie obecny tutaj profesor Dariusz Libionka. A wzięło się to stąd, że jakiś czas temu, przygotowując zupełnie inny tekst, czytałam jego artykuł poświęcony historiografii polskiej okresu PRL-u historiografii dotyczącej relacji polsko-żydowskich czasu wojny. I jako jedną z gdzieś tam między wierszami profesor Libionka napisał, że jest jeszcze taka przestrzeń, która w zasadzie nie została mocno przebadana, to właśnie przestrzeń tych publikacji, które wydawane były w drugim obiegu wydawniczym w PRL. A ponieważ, tak jak tutaj już zostało wspomniane, razem z doktorem Janem Olaszkiem pracujemy, czy pracowaliśmy w jednej instytucji, nasze pokoje były na tym samym piętrze, więc tak jak słusznie pani doktor tutaj zauważyła, ja zajmując się zagładą, Janek zajmując się problematyką drugiego obiegu, zaczęliśmy dyskutować na ten temat. Zaczęliśmy dyskutować najpierw o artykule, o tym, żeby właśnie jakoś syntetycznie zbadać, ująć problem, jak były prezentowane na łamach drugiego obiegu okupacyjne relacje polsko-żydowskie, czy w ogóle na ten temat pisano, jak oceniano może w pewnym stopniu, do czego się odnoszono, do czego się nie odnoszono. I od takiego pomysłu właśnie najpierw na artykuł, kiedy zaczęliśmy się zagłębiać w te wydawnictwa, które się w latach 80. ukazywały, doszliśmy do wniosku, że no, ten problem trzeba pokazać szerzej jeszcze, odnosząc się poniekąd do Hilbergowskiej triady, czyli ująć tutaj również problematykę zagłady kompleksowo. Przepraszam, bo tutaj Maciek Fox napisał, że słabo mnie słychać, że spróbuję teraz lepiej. Przepraszam, technika niestety czasami mnie pokonuje. Więc doszliśmy do wniosku, że trzeba trochę ten problem szerzej pokazać, to znaczy odnieść się również do tego, jak w ogóle o zagładzie pisano na łamach drugiego obiegu, jak prezentowani byli też sprawcy, czy w ogóle byli prezentowani. Analizowaliśmy różne wydawnictwa, analizowaliśmy zarówno wydawnictwa zwarte, jak i artykuły, recenzje, które się wówczas okazywały, czy dyskusje, które dotyczyły różnych tematów, jak między innymi filmu Shoah Landsmana, czy emigracyjnego numeru pisma Aneks. Ale może o tym szerzej oddam jeszcze głos Jankowi Olaszkowi. Tak, ale o czym szerzej mam powiedzieć? Bo już o genezie książki. Co ważne. Może o tym, co cię zaskoczyło. Bo to była druga część tego pytania. Co mnie zaskoczyło? To znaczy zaskoczyły mnie głosy niektórych osób, których publikowane w drugim obiegu, które niekoniecznie dzisiaj byśmy kojarzyli z tego rodzaju wypowiedziami. Najbardziej zaskoczył mnie tekst autora pisma Arka, Marka Leskiego, który pisał, że Polacy nie powinni wprowadzać się w stan samozadowolenia ze względu na swoje postawy wobec Żydów w czasie II wojny światowej. Że Polacy generalnie nie zasługują na pozytywną ocenę ich postawy wobec Żydów w czasie wojny. Zwraca uwagę, że zagłada nie była końcem antysemityzmu Polaków i że tego, że antysemityzm dalej był obecny i Żydzi byli narażeni na różne szykany po wojnie, nie usprawiedliwia obecność w aparacie represji komunistycznym żydowskich komunistów, że tego nie usprawiedliwia. No i teraz
jeśli tu tylko przypomnę, no, że drugi obieg wydawniczy, no tym się różnił od publikacji oficjalnych, że często, nie zawsze, ale często, no, były to teksty pisane pod pseudonimami i tak jest, Marek Leski to nie jest są rzeczywiste personalia, natomiast sądzę, że jakby Państwo, którzy nie czytali książki, mieli zgadnąć, kto był tym autorem, to nie byłoby takie łatwe. Był to dzisiejszy, zdaje się wciąż, europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Legutko. I to mnie najbardziej zaskoczyło, ten tekst. Tak. To ja może jeszcze uzupełnię, bo jest też jeszcze jeden człon tytułu, chociażby książki, o którym nie wspominaliśmy teraz. Też staraliśmy się analizować te wydawnictwa pod kątem pamięci o Zagładzie i to też jest jakiś element właśnie badań o tym, w jaki sposób prezentowano, jak pamiętano, jak właśnie w tej polityce pamięci również odnoszono się do tej okupacyjnej problematyki, czy relacji polsko-żydowskich, czy Zagłady. Panie profesorze, pan został tutaj wywołany jako spiritus movens trochę tej publikacji. Z jednej strony zwrócił pan uwagę na brak tego tematu w obecnej historiografii badań nad Zagładą Żydów, a z drugiej strony z tego co wiem, co sam pan mówił, również brał udział w kolportażu tej wydawnictw drugiego obiegu. Jakby mógłby nam pan tutaj tak trochę przybliżyć tą podwójną funkcję swoją. Dzień dobry Państwu. Ja się bardzo cieszę przede wszystkim z tego, że ta książka powstała, bo rzeczywiście po prostu był to, kiedy pisałem, kiedy zajmowałem się piśmiennictwem dotyczącym stosunków polsko-żydowskich, Zagłady, no właśnie po prostu brakowało tego pola, tej debaty, jaka odbywała się w drugim obiegu, w pismach niezależnych i po prostu miałem wrażenie, że po prostu czegoś nie wiem. Też nie byłem w stanie dotrzeć do wszystkich pozycji, które by mnie interesowały i czekałem, aż ktoś tym się zajmie i tak na szczęście się stało. Mam szereg uwag oczywiście do tej książki natury ogólnej, natury szczegółowej i pytań oczywiście, o tym też będę mówił, ale powiedziałaś właśnie o tej drugiej roli. No ja byłem bardzo nieistotnym ogniwem, jeśli chodzi o dystrybucję wydawnictw niezależnych, no ale przez moje ręce po prostu przeszła jakaś tam ilość, powiedzmy, tych wydawnictw. I muszę powiedzieć, to mówiłem ci zresztą, kiedy umawialiśmy się na spotkanie, że ta problematyka mnie w ogóle nie interesowała wtedy. I część też z tych pozycji, która jest umawiana w książce, ja miałem je, ale tych tekstów to jakoś specjalnie nie czytałem, bo tą problematyką nie interesowałem się i w ogóle po prostu wydawało mi się, że to jest jakieś, po prostu coś zupełnie nieistotnego, że jest jakiś problem całkowicie drugorzędny. I teraz po przeczytaniu książki mam takie wrażenie, że to był jednak problem drugorzędny z punktu widzenia, że autorzy się zgodzą ze mną, a może nawet trzeci urzędne, jeśli chodzi o publikacje niezależne, że wiele się działo również w tym obiegu, czy może inaczej, po prostu słabo się ze sobą stykał ten obieg oficjalny, nieoficjalny i publikacje emigracyjne. Takie mam wrażenie. Ale o tym może będziemy mówić później. Ja sobie tutaj wynotowałem tutaj cały szereg jakichś pytań i wniosków. Czy ja mogę o tym powiedzieć teraz, czy w trakcie, bo nie wiem, jak to spotkanie będzie przebiegało, ile mam czasu, żeby się... Myślę, że teraz spotkanie ogółem będzie trwało 2 godziny, tak planuję. Mm-hmm. Myślę, że połowa czasu to będą pytania do Was, ode mnie i Wasze pomiędzy sobą, a później oddamy głos publiczności. Właśnie ta książka powoduje to, że ja mam też mnóstwo, tak jak już pokazałem, takich pytań i jakby czytając ją widziałam, że nawet wcześniej nie zwracałam uwagi. Nawet, że czytając
takim dla mnie zaskoczeniem, ale też pewnie dla was będzie to, może, a może nie, że ja sobie czytałam te wszystkie różne opracowania, czy to z lat 80. dotyczące stosunków polsko-żydowskich, jak i tej tematyki i nie zdawałam sobie sprawy, że niektóre z nich, nie zwracałam na to uwagi, wychodziły najpierw w drugim obiegu i niektóre nazwiska były też dla mnie zaskoczeniem, czy tak samo wy mieliście. Ja może jeszcze zanim przejdziemy do uwag szczegółowych, bym chciał coś bardziej ogólnego powiedzieć w tej książce, też dotyczącego może i zamysłu trochę. To znaczy, wydaje mi się, że niektóre z tych głosów, to znaczy może zacznijmy od tego, że to co mówił profesor Libionka, że my nie chcemy tą książką powiedzieć, że ta tematyka zagłady Żydów była jakaś ważna, kluczowa dla historii drugiego obiegu wydawniczego. Drugi obieg wydawniczy, po pierwsze, tylko w jakiejś tam części, chociaż dość istotnej, dość dużej, zajmował się historią. No ale ze swojej natury, jako część ruchu, który walczył z komunizmem, tak mówiąc najogólniej, no siłą rzeczy w mniejszym stopniu interesował się w ogóle doświadczeniem totalitaryzmu, tego drugiego totalitaryzmu, nazizmu, tak? I to zarówno jeśli chodzi o represje wobec Polaków, czy wobec Żydów. No, siłą rzeczy te teksty historyczne, które w drugim obiegu dominowały, dotyczyły tych tak zwanych białych plam, czyli głównie represji sowieckich na Polakach, czy powojennej historii Polski. Te tematy były jakoś na marginesie tego i gdyby to spróbować pokazać statystycznie, no to my nie wiem, analizujemy tutaj kilkadziesiąt artykułów i kilkanaście książek, czy może trochę więcej, może tych artykułów jest więcej niż 100, ale w drugim obiegu ukazało się kilka tysięcy książek w ogóle i kilka tysięcy tytułów czasopism, więc trzeba zdawać sobie sprawę, jaka była z tego skala. Natomiast sądzimy, że te teksty, które wtedy ukazywały się w podziemiu, różnego rodzaju głosy, to są bardzo różne teksty. To jest historiografia, to jest publicystyka, to są też dzieła literackie, stanowią jakoś tam istotną część tych polskich dyskusji o zagładzie, a często pomijaną ze względu na tą niższą dostępność, czy to, że nie spotykały się one koniecznie z tak silnym oddźwiękiem, jak na przykład teksty, nie wiem, publikowane w oficjalnej prasie katolickiej, czy choćby w emigracyjnym aneksie. No tu przykładem jest na przykład, nie wiem, głosy Wiktora Kulerskiego, osoby niekoniecznie kojarzonej w ogóle z tą tematyką, działacza Solidarności, później wiceministra edukacji w III RP, który od lat 70. prowadził takie mikrobadania, czy badania mikrohistoryczne dotyczące przebiegu okupacji niemieckiej w Międzylesiu, w którym mieszkał. I tam między innymi wypowiadał się na temat tych okolicznych gett w Międzylesiu, w Rembertowie i w Falenicy. Zbierał ten temat relacje. No i ten jego głos jest bardzo krytyczny. Jest bardzo krytyczny Krzysztof Persak, jak rozmawiałem z nim wobec postaw Polaków. Krzysztof Persak, jak rozmawiałem o tej książce, powiedział, że Wiktor Kulerski wyprzedzał swoją epokę, tak? To znaczy wyprzedzał ten dyskurs, o którym, który znamy z lat późniejszych. No są też teksty, moim zdaniem, bardzo ciekawe, zupełnie nieistniejące. Niedawno i to bardzo uważam było cenne, profesor Marta Tomczok w Zagładzie Żydów przypomniała artykuł Romana Zimanda Piołun i Popiół na temat stosunków polsko-żydowskich, a w zasadzie na temat głównie wzajemnego niezrozumienia. Nie tylko dlatego, że piszę o Romanie Zimandzie, uważam ten tekst za cenny, ten głos i warty przypomnienia. To, co chciałbym takiego ogólnego powiedzieć może o tej książce, co też ją jakoś pozwoli usytuować w ogóle w polskim sporze o to, jaki był stosunek Polaków do zagłady i też o to, jak sobie Polacy jakby radzili z tą historią trudną, no to chciałem powiedzieć, że te wnioski z tej książki, moim zdaniem, może to nie jest wprost bardzo w książce wyłożone, ale są polemiczne wobec pewnych narracji, które są w historiografii, czy też w ogóle w dyskusji o historii, też takiej publicznej, poradzatorskiej obecne. Przede wszystkim są
polemiczne wobec takiego stereotypu, który dotyczy, no mówiąc najbardziej ogólnie, ale jest to uproszczenie i dotyczy raczej lat wcześniejszych, środowiska Gazety Wyborczej, któremu, no wiadomo, prawica lubi zarzucać, że było to środowisko, które od zawsze pokazywało czarną wizję historii, ciemne strony Polaków, postaw Polaków i tak dalej. No i tu taki przykład takiej wypowiedzi, jakby środowisko Gazety Wyborczej wywodzi się z środowiska Komitetu Obrony Robotników, takiego lewicowego czy lewicowo-liberalnego odłamu opozycji demokratycznej w PRL. No i tymczasem nasze badania pokazują, że to wyglądało zupełnie inaczej. I tu chciałbym przywołać wypowiedź, która rzeczywiście już po wydaniu tej książki, ale spowodowała, no, że takie poczułem, że bardzo mocno się z tym nie zgadzam. Pani doktor Barbara Stanisławczyk, zresztą była prezes Zarządu Polskiego Radia i nie doszła ambasador Polski w Izraelu, która obecnie pracuje, tak jak ja i Martyna, w IPN-ie. Jakich kilka miesięcy temu w takiej dyskusji w przystanku Historia stwierdziła, że książka, czy taki tekst, on to bardziej w formie broszury, Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy Jana Józefa Lipskiego, jest to dzieło, które daje początek pedagogice wstydu. Ta książka Jana Józefa Lipskiego, czy ten tekst pokazywał, że no, generalnie był odróżnieniem patriotyzmu od nacjonalizmu i postulował krytyczne spojrzenie na historię Polski, konieczność uwzględnienia tego, co Polacy robili złego. I to dotyczyło nie tylko stosunków polsko-żydowskich, również polsko-ukraińskich, ale ten wątek polsko-żydowski był tam obecny. Natomiast jednocześnie Jan Józef Lipski polemizował tam na przykład ze stereotypami czy różnymi ogólnieniami dotyczącymi antysemityzmu Polaków, więc jakieś pedagogiki wstydu trudno szukać. I te badania, które my prowadziliśmy, no pokazują jakby znacznie szersze postawy ludzi kojarzonych z tym środowiskiem, liderów tego środowiska Korowskiego, choćby Adama Michnika czy Jana Józefa Lipskiego, którzy no bardzo mocno podkreślali, że za antysemityzm odpowiadają antysemici, a nie cała zbiorowość, której ci antysemici są częścią. Generalnie ta książka pokazuje jakąś genezę takiego nurtu historiografii krytycznej, która chce pytać o sprawy trudne, a nie tylko łechtać takie samozadowolenie Polaków, no, którego najlepszym symbolem będzie nazwisko akurat w tym temacie, niekoniecznie często cytowanej w tej książce, ale najlepszym symbolem tej historiografii krytycznej obecnej w podziemiu będzie nazwisko Krystyny Kersten. I to jest pierwszy nurt, wobec którego ta książka jest moim zdaniem polemiczna. Drugi nurt dotyczy w pewnym sensie czegoś przeciwstawnego, to znaczy takiego założenia, które ujawnia się w niektórych publikacjach, że tak naprawdę opozycja w PRL-u i władza akurat w tym trudnym temacie w stosunku Polaków do zagłady mówiła jednym głosem. To znaczy, że tak naprawdę obie te strony chciały mówić tylko o tak zwanych sprawiedliwych, a inne zjawiska marginalizować. Początkiem takiego no w pewnym sensie zarzutu wobec tej opozycji był tekst, znany tekst i tekst ważny z różnych powodów Jana Tomasza Grossa, Ten jest z ojczyzny mojej, ale go nie lubię. No, gdzie Jan Tomasz Gross pisze, że w drugim obiegu nie ukazał się, on to pisał w 86 chyba, a przynajmniej się to ukazało w 86, żaden tekst o zagładzie, który nie mógłby okazać się oficjalnie. Czyli żaden tekst, który byłby inny od tego obrazu koncentrującego się przede wszystkim tylko na polskiej pomocy. No, ta książka pokazuje, że takich tekstów wcześniej było sporo. Przykładem takim, na którym widać jakby fałszywość tego stereotypu, że opozycja chciała tylko bronić polskiej niewinności, jest spór czy polskiego wizerunku na Zachodzie, tylko go bronić, pokazywać tylko dobre strony, jest dyskusja o filmie Shoah Lanzmana. To znaczy za Michaelem Steinlaufem wiele autorów przyjmuje, że opozycja krytykowała ten film zgodnie z władzą i tak naprawdę mówiła w tej sprawie jednym głosem.
No tylko, że Steinlauf przywoływał, nie wiem, 4 teksty na ten temat, z tego 2 były krytyczne, a 2 były, 2 teksty broniły. No nasza kwerenda pokazuje, że tych tekstów broniących tego filmu było kilka razy więcej niż tych tekstów odwrotnych. I wreszcie ostatni, już kończąc tą przydługą wypowiedź, co chcę powiedzieć, że no ta książka jest też polemiczna wobec, w swojej wymowie, to nie jest wprost powiedziane, wobec książki Tomasza, no, ciekawej, Tomasza Żukowskiego Wielki Retusz, który przekonuje, że za polskie kłopoty z rozliczaniem trudnej przeszłości odpowiada przede wszystkim liberalna inteligencja polska, która powiela świadomie, ale też często nieświadomie, zdaniem autora tej książki, wzorce kulturowe mówiące tylko o polskiej niewinności. I oczywiście w drugim obiegu wydawniczym był silny ten nurt historii heroicznej. Ilościowo pewnie był on, na pewno był on przeważający, to się wiązało z tym wszystkim, o czym mówiłem wcześniej. Tę idealizację postaw Polaków wobec Żydów widać też chociażby w tym, co Podziemiu pisał no, przedstawiciel tej liberalnej inteligencji, Władysław Bartoszewski. Ale jednocześnie, i to szybko, od lat 70. zaznaczał się ten nurt historii krytycznej. Jan Józef Lipski polemizował z Bartoszewskim i z jego wizją stosunków polsko-żydowskich, taką wyidealizowaną. No co więcej, tu te nasze teksty pokazują, że obie te postawy nie były sprzeczne i te same osoby z jednej strony polemizowały z jakimiś uogólnieniami dotyczącymi Polaków, a z drugiej strony pisały, że owszem, było bardzo dużo złego w postawach Polaków i to nie chodzi tylko o obojętność, chodzi też o udział w zbrodniach, chociaż oczywiście świadomość tych zbrodni czy stopnia udziału Polaków w zbrodniach, nie chcę wchodzić w ogóle w tę dyskusję, bo nie jestem specjalistą, była znacznie mniejsza niż po 2000 roku, po książce Jana Tomasza Grossa, czy zwłaszcza po badaniach publikowanych po 2010 roku przez Centrum Badań nad Zagładą. No więc podsumowując, myślę, że ta liberalna inteligencja z nurtu Korowskiego nie była ani nie była pedagogiką wstydu, ale ani nie była też obroną polskiej niewinności. I już kończę i już nic nie mówię. To ja jeszcze dorzucę dwie rzeczy, to znaczy poruszyłeś tutaj jedną kwestię. Kwestie jakby odcieni w stosunku do relacji polsko-żydowskich, jakie były dyskutowane na łamach drugiego obiegu, w zasadzie nie pojawia się, czy bardzo mało, bardzo rzadko jest odniesień do tak zwanej, do obojętności Polaków. Ten temat gdzieś jest jakby zmarginalizowany tak naprawdę. Albo pisze się o sprawiedliwych, o Polakach ratujących, udzielających pomocy, albo o tych postawach negatywnych. I tutaj warto też może przywołać jeszcze jednego autora, który podobnie jak Kulerski prowadził swoje badania, to jest Rymkiewicz w książce Umschlagplatz, gdzie on dość mocno akcentuje pytania, nie zawsze daje na nie odpowiedzi, ale akcentuje przynajmniej pytania o rolę Polaków, o atmosferę, jaka panowała wówczas, czy to była atmosfera sprzyjająca właśnie udzielaniu pomocy, czy wręcz przeciwnie tym postawom negatywnym. I to, co w pewnym sensie wydaje nam się, wynikało z tych tekstów, to jest pewnego rodzaju zgodność co do jednej kwestii pomiędzy tymi wydawnictwami drugoobiegowymi a oficjalnym nurtem. To jest wprowadzenie szmalcowników czy szantażystów do roli marginesu społecznego, bo tak w większości tych tekstów, które analizowaliśmy, ci ludzie byli przedstawiani. Nie niuansowano tego, nie starano się w jakiś sposób pokazywać różnorodność osób, które były zaangażowane w ten proceder szmalcownictwa chociażby, tylko w zasadzie no, dochodziło do takich uproszczeń pewnego rodzaju, pokazywanie, że to jest tak naprawdę dzieło, czy to się sprowadza do osób z marginesu społecznego. I to, co nas w pewnym sensie też zaskoczyło, może mniej, może bardziej momentami, to jest to, że nie odnajdywaliśmy takich ocen skrajnych. Tak? To nie znaczy, że chociaż analizowaliśmy teksty osób, tak jak tutaj już Janek mówił, o różnym pochodzeniu powiedzmy, czy różnych poglądach, to te oceny nie były jakieś takie bardzo różniące się od siebie, nie były one skrajne. To nie znaczy oczywiście też, że oni mówili wszyscy jednym głosem, tak? Natomiast momentami oczekiwaliśmy większego, może mieliśmy takie założenie, może nie oczekiwaliśmy, mieliśmy takie założenie, że będzie to bardziej różniące się od siebie w niektórych kwestiach.
Dziękuję. Tak, nawet na samym zakończeniu piszecie o tej, o dialogu i o też zrównoważonych tekstach i ocenach w tych tekstach znajdujących się w drugim obiegu. A jak coś tutaj pytanie do Darka, jak publikacje drugiego obiegu miały się do tego, co w tym czasie ukazywało się w tej tematyce formalnie w PRL-u, chociażby w tych latach 80., w których najwięcej było tekstów w drugim obiegu o Żydach? No właśnie też o tym chciałem powiedzieć. Tutaj się pojawiły wypowiedzi Jana, pojawiło się kilka nazwisk. Pojawiło się nazwisko Bartoszewskiego i pojawiła się Kerstenowa obok innych. I właśnie z Bartoszewskim, to jest ciekawe, ja sobie czytałem, zdając waszą, bo Bartoszewski funkcjonował właśnie jako chyba jedyny z tej grupy autorów, o której opisujecie. On funkcjonował w trzech wymiarach. Funkcjonował w legalnym obiegu, w obiegu emigracyjnym i w drugim obiegu. I miał jeszcze, co nie jest bez znaczenia, kontakty w Izraelu i znał źródła. I teraz, co z tego... Ja to przynajmniej odczytałem w ten sposób, bo dość mi się wydaje, znam dobrze to, co pan Władysław pisał. I mam takie wrażenie, że to, co on publikował w drugim obiegu, było bardziej zachowawcze niż to, co on publikował wcześniej w obiegu oficjalnym i bardziej zachowawcze od tego, co publikowała w obiegu oficjalnym jego uczennica Teresa Prekerowa, która wydała książkę o Żegocie w 82 roku. To jest bardzo poważna praca naukowa, przełom w podejściu do kwestii polsko-żydowskich. To jest jedna sprawa, a druga, no właśnie, jak to się ze sobą wiąże. Jest taki dokument, protest Zofii Kosak-Szczuckiej. Teresa Prokierowa opublikowała, udało jej się, zresztą Bartoszewski też sobie tutaj przypisywał zasługę w publikacji tego tekstu jako faksymile w swojej książce. Natomiast on opublikował ten tekst u siebie w książce Żydzi warszawscy. Ona się ukazała najpierw w Londynie w 83 roku, a potem chyba dwukrotnie w podziemiu i opatrzył komentarzem. I to był właśnie po raz pierwszy ten tekst się pojawił w przestrzeni publicznej, no i stał się kilka lat później punktem odniesienia dla jednego z najważniejszych tekstów Błońskiego. Więc ta teza Grossa, z którą się, Janku, nie zgadzałeś, że nie było, że te teksty, które były publikowane w podziemiu, równie dobrze mogły być publikowane w obiegu oficjalnym, no w przypadku Bartoszewskiego to się zgadza jednak. Ale co mnie zaskoczyło jeszcze, chociaż ten tekst, to ja znałem, to jest kilka tekstów z Trzembosza, Refleksje o podziemiu. To jest bardzo ciekawy kasus, ponieważ Trzembosz publikował na te same tematy zarówno wcześniej, jak i później. I te teksty, które on publikował w drugim obiegu, właśnie te refleksje o podziemiu, one się wyróżniają. One są o wiele bardziej empatyczne w stosunku do Żydów i też profesor po prostu przyjął tam inną optykę. Jeśli chodzi na przykład o obywatelstwo państwa podziemnego, czym on się interesował, dla niego było to ważne. I z tej publikacji w drugoobiegowej wynika, że to obywatelstwo państwa podziemnego on właściwie po prostu przyznałby również mieszkańcom gett. Natomiast w książkach, w książce późniejszej, w Rzeczpospolitej Podziemnej, już ograniczał tylko to obywatelstwo państwa podziemnego do stricte osób uczestniczących w organizacjach bojowych i to nie wszystkich. Ta książka została opublikowana bardzo szybko i weszła do obiegu w jakiś tam sposób w 1990 roku. I tutaj widzę tą zmianę poglądu niego. A jeśli chodzi o to, co publikowano, o to pytałaś, w obiegu oficjalnym, jest kwestia, którą poruszył Strzembosz, wyroków na szmalcowników. On napisał w swojej jednej z książek, już nie pamiętam teraz której, czy o konspiracji warszawskiej, ale chyba o oddziałach.
w Warszawie w przypisie, że wyroki na szmalcowniku były wydawane zbyt późno. Natomiast tutaj to się pojawiło w tekście głównym i zostało skomentowane. Więc jest to przesunięcie, które, znaczy to nie jest szczegół, no to jest ważna sprawa, moim zdaniem. I jest, pojawiła się jeszcze Kerstynowa. I tutaj mam do was pytanie, dlaczego Krystyny Kerstynowej jest tak w waszej książce mało? Właściwie odwołujcie się do jednego jej tekstu, tylko do omówienia z konferencji, wielkiej konferencji naukowej, która się odbyła w Jerozolimie w 1987 roku, a nawet nie wymieniacie jej innych tekstów. No, z jedną z najważniejszych książek, jaka ukazała się w Podziemiu, czyli Narodzin systemu władzy. Tamten temat zagłady, on rzeczywiście prawie nie funkcjonuje, ale warto byłoby się po prostu przejrzeć temu po prostu dlaczego. Bo rzeczywiście Krystyny Kerstynowej to nie interesowało w tym okresie, kiedy powstawały rodziny systemu władzy tak bardzo jak później, bo ona w 90 roku no już po prostu staje się po prostu pionierką badań nad stosunkami polsko-żydowskimi. Warto byłoby się przyjrzeć temu, ale też nie ma u was takiego tekstu, który opublikowała, czy to było kilka tekstów w krytyce wokół podziemia. To co prawda są teksty, które dotyczą podziemia powojennego, ale jednak pojawiają się tam odniesienia do okupacji, no i też pojawia się to, co było ważne dla niej, a mianowicie kwestia stereotypów, postrzegania, a to był temat, który pojawiał się bardzo często w tej publicystyce drugiego obiegu i chyba tą prawdę polską i żydowską, o której Krystyna pisała często, to jest myślę, zapożyczenie, no na przykład od Stanisława Krajewskiego i z tego jego tekstu opublikowanego pod pseudonimem Kainer, prawda, z 1983 roku, gdzie on pisał o wzajemnych stereotypach. No po prostu nie pisał o prawdzie polskiej i żydowskiej, ale po prostu pisał o tym samym. I tu mam i ten tekst, a ten tekst z kolei, który wy cytujecie o tej konferencji w Jerozolimie, też jest ciekawy. Gdybym ja wiedział, on się w tygodniku Mazowsze ukazał w 1988 roku. Bodajże. Gdybym ja wiedział o tym, to ja bym go opublikował w tym tomie pisma rozproszone Kerstynowej, bo jest bardzo ciekawy ten tekst, jak ona po prostu widziała to, co się dzieje między naukowcami polskimi i izraelskimi w tym właśnie momencie przełomu. A do tego, co mówiłeś jeszcze, co mówiłeś jeszcze, no właśnie o tym postrzeganiu, o postrzeganiu środowisk liberalno-demokratycznych jako tych, no, które są kojarzone z polityką, z jak to się nazywa, pedagogika wstydu, tak? Bo cytujecie bardzo fajnie, znaczy pedagogika wstydu, no to jest Ryszard Legutko w Arce oczywiście. No, dla mnie to też było totalne zaskoczenie. Jak przeczytałem, jak to przeczytałem po raz pierwszy, bo fragment waszej książki został opublikowany w Piśmie Zagłada Żydów, studia materiały wcześniej dotyczący stosunków polsko-żydowskich. Jak przeczytałem ten tekst Legutki, no to rzeczywiście, no to jest zadziwiające rzeczywiście. Bardzo, 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 bardzo ciekawy tekst. Z drugiej strony dajecie tekst Adama Michnika z 1988 roku, opublikowany gdzieś w Gdańsku, Białe Plamy to się nazywa. I tam jest troszkę o stosunkach polsko-żydowskich i w ogóle nie ma wątków okupacyjnych. Tam jest tylko coś o antysemityzmie przedwojennym, po prostu o kościele, natomiast ta cała sfera okupacyjna, no to ona tam nie istnieje. No i to też jest oczywiście bardzo ciekawe. Jeszcze jedna kwestia, była mowa o Janie Józefie Lipskim. I tu jest też ten problem funkcjonowania na kilku poziomach. Teksty Lipskiego, o których wy piszecie, no były publikowane też w Paryżu, na przykład w Kulturze. I Lipski opublikował taki tekst, którym krytykował za obojętność Armię Krajową. Z 1983 roku on pojawił się, nie wiem, czy on w tym słynnym kazaniu
czy kazaniu, wykładzie w kościele w 83 roku. To w ogóle niesamowite były czasy, kiedy Jan Józef Lipski mógł w kościele wygłaszać wykłady. Ale ten tekst został opublikowany w Kulturze i się spotkał z bardzo ostrą ripostą z Stefana Korbońskiego, jednej z najważniejszych postaci polskiego podziemia. Korboński mieszkał w Stanach, ale odezwał się, ponieważ wydawało mu się, że ten tekst Lipskiego został opacznie zrozumiany przez Giedroycia, który nadał mu rangę taką, na jaką on nie zasługiwał. Miała to by być, wedle Korbońskiego, oficjalna enuncjacja polskiej opozycji z tego właśnie 83 roku. No i Korboński bardzo ostro przeciwko temu tekstowi protestował, jako właśnie jakimś nadużyciem, bo tutaj krytyka polskiego podziemia przynajmniej w jego przypadku nie wchodziła w rachubę. I o to też chciałem się was zapytać, czy nie było książek Korbońskiego tłumaczonych? Chyba były. W drugim obiegu. Bo wy nic nie piszecie o tym, też nie ma Korbońskiego w indeksie. Prawdę powiedziawszy, w tej sekundzie nie potrafię na to odpowiedzieć, ale to bardzo szybko można sprawdzić. Natomiast Rzeczpospolita podziemia, podziemne na przykład. Tak. Przykład Korbońskiego jest ciekawy, bo tego jego polemiki z Lipskim, czy tego sprzeciwu, że to pokazuje też kompletne niezrozumienie kogoś, kto mieszka na emigracji i tam funkcjonuje, no oczywiście ma inne poglądy i tak dalej od Lipskiego zupełnie, ale zupełne niezrozumienie tego, czym jest opozycja demokratyczna i czym się różni od jakichś, nie wiem, sformalizowanych struktur, to znaczy, że no nie było czegoś takiego, że Jan Józef Lipski dekretował jakieś oficjalne stanowisko opozycji i Korboński, tak to postrzegając, no też nie rozumiał chyba pluralizmu tego ruchu. Jeśli chodzi o profesor Kersten, to rzeczywiście ona jest tu mało obecna, też dlatego, że jakoś prawie tak świadomie przyjęliśmy tę granicę, to znaczy powiem szczerze, że w tej jej książce o początkach PRL-u, o systemie władzy, o zakładzie prawie nie ma nic, jeśli tam zaraz. No nie ma, tak. Nie wchodziliśmy, my już nie wchodziliśmy w te tematy powojenne, bo one otworzyłyby też szerokie pole do dyskusji, między innymi o pogromie kieleckim. No właśnie nie ma tak naprawdę tego najważniejszego tematu, najważniejszego tekstu profesor Kerstenowej o stosunkach polsko-żydowskich, chyba pierwszego, który formalnie zresztą nie ukazał się w drugim obiegu wydawniczym, bo ukazał się w tygodniku Solidarność, czyli piśmie cenzurowanym, no co oczywiście nie było bez przełożenia na to, jak ten tekst wygląda, na to, że jest zbudowany przede wszystkim z cytatów profesor Kersten, która cytuje innych autorów. Natomiast no niewątpliwie te dyskusje się ze sobą wiązały i to też dyskusje o stosunkach powojennych, polsko-żydowskich, z antysemityzmem przedwojennym. Tam jeszcze jako kontekst jest film Marcela Łozińskiego o pogromie kieleckim, Świadkowie. Oczywiście to wszystko się dzieje w takim tyglu. Jeśli chodzi o ten wątek obojętności, to ja bym nie do końca się zgodził z Martyną. Może on nie był tak często podnoszony, bo też najczęściej ta postawa jakoś tam pośrednia, tak, jest mniejsze budzące emocje, ale na przykład u Jana Józefa Lipskiego to było bardzo, bardzo tak mocno powiedziane, że właśnie ta obojętność to jest przede wszystkim wina, bo ona dotyczy czegoś, co możemy nazwać większością. Staramy się podkreślić w zakończeniu. Ten wątek tego, że szmalcownicy, że ludzie jakoś odpowiedzialni za zbrodnie na Żydach, to jest margines, był rzeczywiście silnie obecny u Strzembosza, u Rożkowskiego, który publikował swoją syntezę historii Polski. To jest bardzo mocno obecne u bardzo wielu autorów, u Andrzeja Szczepiorskiego, to właśnie sprawdzanie tego na margines jakiejś naszej wspólnoty. Natomiast chcę powiedzieć o autorach, którzy właśnie to przełamywali. To przede wszystkim był Wiktor Kulerski, a drugą taką osobą był w Kulturze Niezależnej Andrzej Osenka,
który tak, to ważny tekst, tak. On powiedział, to było coś, co było powiedziane mocne wtedy. Pamiętajmy, że to piszemy w pismach, których w ogóle funkcjonowanie zależy od tego, czy ludzie o antykomunistycznym nastawieniu, czasem konserwatywnym, będą chcieli to kolportować w ogóle, czy nie. Tu uśmiecham się do Konstantego Geberta, który przy innym temacie miał problem z jednym ze swoich tekstów dotyczącym co prawda stosunków zagranicznych. Niemniej Andrzej Osenka napisał coś takiego, że proszę Państwa, musimy się pogodzić z tym, że w Armii Krajowej i w Solidarności było i jest mnóstwo antysemitów. I po prostu to jest coś, co niewątpliwie nie było łatwe do powiedzenia wtedy. No, w sprawie Korbońskiego to więcej nie potrafię powiedzieć, bo po prostu nie pamiętam, ale zaraz sobie zajrzę do bibliografii na stronie Biblioteki Narodowej i zobaczę, ile było tych podziemnych wydań, bo podejrzewam, że rzeczywiście były. Natomiast ja może jeszcze uzupełniając tak trochę o tym, myśmy stanęli przed pewnym wyzwaniem, to znaczy jak te różne teksty, które w ogóle odnosiły się do dwudziestowiecznych, można byłoby tak powiedzieć, relacji polsko-żydowskich ująć w książce, tak? Bo to nie jest tylko kwestia tego, że nie piszemy o relacjach polsko-żydowskich w okresie tuż powojennym na przykład. Nie piszemy w zasadzie też o tym, co się przed zagładą wydarzyło, jak te kwestie były oceniane. Takie teksty też na łamach drugiego obiegu się pojawiały. Więc staraliśmy się możliwie wyznaczyć sobie te ramy właśnie okresu okupacji i no, może trochę technicznie eliminowaliśmy teksty, gdzie autorzy tak naprawdę tylko się odnosili, ale to nie był główny jakby cel ich tekstu czy ich książek. Też szerzej nie były omawiane niektóre prace, których tylko wspominamy, na przykład praca Aliny Cały, o których tylko wspominamy w tym rozdziale powiedzmy takim historiograficznym, że się na łamach drugiego obiegu ukazało, ale już później nie wchodziliśmy jakby w analizę treści. No tu pewnie przykład Michnika, o którym wspomniałeś, jest jakimś wyjątkiem, natomiast ten tekst jakby z innych względów też jakby, no, był nam potrzebny. Natomiast chciałabym się odnieść jeszcze do jednej kwestii, to jest do kwestii, może trochę zdradzam, ale pracujemy z Jankiem nad jakby kontynuacją przede wszystkim tego, o czym Janek już wspominał, czyli tego, co odnosi się też do prac profesor Kersten, to znaczy pracujemy nad przygotowaniem tekstu poświęconego temu, jak pogrom kielecki był opisywany na łamach drugiego obiegu i jakie były reakcje na film, właśnie wspomniany film przez Janka, film Łozińskiego dotyczący właśnie tej problematyki, więc no tutaj na pewno w pewnym sensie zaspokoimy te kwestie, o której tutaj Darku mówiłeś, czyli obecność właśnie jakby głosu Krystyny Kersten na ten temat, ale nie tylko jej. Szereg takich artykułów, do których dotarliśmy, się ukazał na łamach drugiego obiegu i o tym szerzej po prostu w tym tekście będziemy dyskutować. No one po prostu nie weszły ze względu na chronologię, którą sobie tak twardo postawiliśmy, bo rzeczywiście, no powtórzę to, od tego wychodziliśmy. Rzeczywiście problematyka zagłady i relacji polsko-żydowskich nie była kluczową, jeżeli chodzi o działalność drugoobiegową, ale tych tekstów też prepozorom nie jest tak mało. Chociaż rzeczywiście, jeśli zderzymy to jakby ilościowo z tym, co się ukazało w ramach drugiego obiegu, to tylko jest kropla w morzu tych tekstów. Natomiast jak dla nas, dla naszej dwójki, jak później zaczęliśmy te teksty przeglądać, analizować, to rzeczywiście sporo się tego zrobiło i też mamy taką świadomość, że pewnie nie dotarliśmy do wszystkich, na pewno nie dotarliśmy do wszystkich tekstów. Może pominęliśmy też jeszcze jakieś inne ważne artykuły, ale też w jakimś momencie postawiliśmy kropkę i staraliśmy się po prostu przeanalizować te główne wydawnictwa, główne periodyki, takie, które w naszej ocenie mogły mieć największy odbiór, które mogły naszym zdaniem docierać do największej liczby właśnie czytelników. Ja tu jeszcze tylko, jeśli mogę uzupełnić, to znaczy, żeby też ten obraz, który z tego, co mówimy, może się wyłaniać niepewny, to znaczy w tym, co publikowano w drugim obiegu i w tym, co analizujemy w tej książce, było dużo tekstów, które jakby no, były pokazywały jakoś tę historię w sposób taki cukierkowy i ugładzony. Na przykład mnie zdziwił, powiem szczerze, tekst Wiesława Walędziaka, podpisany zresztą pod pseudonimem w piśmie Polityka Polska,
To jest tekst, który Adam Michnik, moim zdaniem, no idąc za daleko, zamieścił w tym wydawnictwie przeciw antysemityzmowi, bo Walędziak, no nie wiem, czy słowo eufemizm jest wystarczające, no ale on jakby, no cały przedwojenny antysemityzm sprowadza do jakichś konfliktów, tak, ogólnie powiedzianych konfliktów społecznych, no co jakby jest rzeczywiście takim no zaciemnianiem tego obrazu. Natomiast co chcę podkreślić, co też jest takim jakimś naszym arbitralnym założeniem, że nie uwzględniliśmy w ogóle czegoś, co funkcjonowało na marginesie niezależnego ruchu wydawniczego, chociaż ilościowo nawet było jakoś reprezentowane, czyli takiego stricte antysemickiego obiegu tekstów poza cenzurą, czy obiegu tekstów antysemickich, tak? To było największe wydawnictwo tego nurtu, Unia Nowoczesnego Humanizmu, które bardzo dużo produkowało książek. Było jeszcze kilka takich trochę mniejszych, czy mniejszych zdecydowanie wydawnictw. To jednak był nurt bardzo silnie krytykowany w prasie podziemnej, demaskowany też często, częściowo słusznie, jako powiązany z prowokacjami Służby Bezpieczeństwa. I też te książki nie miały wysokich nakładów. No było to troszkę coś innego, chociaż piszemy o tym i jakby czytelnik książki siłą rzeczy ma tego świadomość. No, pokazujemy tutaj też teksty, które pojawiały się. Jest myślę, że dwa takie teksty w tych pismach głównego nurtu opozycji, to w Kulturze Niezależnej i zwłaszcza w piśmie Kurs. W tym drugim piśmie no, był tekst Stanisława Michalkiewicza w dyskusji o Shoah, który no, myślę, miał przynajmniej fragmenty tego tekstu, no, nie da się ukryć, że miały wymowę antysemicką. To oczywiście nie jest ten Stanisław Michalkiewicz, którego znamy z dzisiejszych książek i wypowiedzi, ale no już te elementy tego poglądu daje się tam z pewnością zauważyć. Dziękuję. To ja... Nie wróciła i nie wiem. To ja pozwolę sobie jeszcze zadać pytanie, mianowicie poprzez opis tych publikacji. Ja przyznam szczerze, że naprawdę dla mnie dużym takim zaskoczeniem była już tutaj wymieniona Alina Cała w tym pierwszym rozdziale historiograficznym, że jej praca napisana na stopień naukowy została po raz pierwszy opublikowana w drugim obiegu. A co dla Was było też takim zaskoczeniem, kto jako po raz pierwszy pisał swoje teksty właśnie w drugim obiegu, a nie w pierwszym? Tutaj z Martyną już rozmawiałyśmy trochę wcześniej o tym, jakbyś mogła pociągnąć ten wątek. To znaczy może mniej zaskoczeniem, ale ja mam w pamięci tekst profesor Barbary Engelking, który był poświęcony tej problematyce chyba słabo opisywanej raz, że w tamtym okresie historycznym, jak i w ogóle na łamach drugiego obiegu, czyli kwestii wiary i zagłady. To jest tekst Shoah jako trzecie przymierze, w którym profesor Engelking, wówczas jeszcze nie profesor, ale właśnie dość takie mocne tezy stawiała i argumentowała na temat roli Boga, czy wizji tego postrzegania Boga właśnie w kontekście tego, co się wydarzyło w okresie II wojny światowej, jak to teologicznie można uzasadnić albo może nie uzasadnić, jak te kwestie w ogóle no poniekąd badać. To był taki temat, który, no nie wiem, dla mnie ten artykuł był bardzo taki interesujący pod takim względem poznawczym. Ja oczywiście trochę tych tematów, tych prac analizowałam ze względu na zainteresowania mojego męża Sebastiana Rejaka, który badał problematykę zagłady po Shoah na przykładzie diaspory Żydów amerykańskich i polskich. I rzeczywiście ten tekst właśnie profesor Engelking był takim dla mnie ciekawym, też innym problematycznie tekstem w odniesieniu do tego, o czym pisano na łamach drugiego obiegu, bo rzeczywiście ten problem kwestii religijnych nie był szeroko poruszany i też w oficjalnych, może Darku mnie poprawisz, ale wydaje mi się, że w historiografii też oficjalnie ukazującej się to było coś nowego. No to był tekst, ja też, jeśli mogę się wypowiedzieć, dla mnie
Ja nie wiedziałem, że Barbara napisała taki tekst. No, byłem zdziwiony tym tekstem, bo go bardzo szczegółowo omówiliście. Jeszcze nie zdążyłem się z nią skontaktować i zapytać, czy pamięta, czy taki tekst. Ciekawe, jakby go dzisiaj odebrała. No właśnie, też jestem ciekawy. I no, to jest tekst napisany pod wpływem, zresztą wspomnieliście o tym, Pawła Śpiewaka, który napisał taki ważny tekst, Shoah, drugi upadek. I to tutaj widać te wpływy. Też w drugim obiegu zaczynał, znaczy on już był doświadczonym dziennikarzem drugiego obiegu, wtedy w drugiej połowie 80., kiedy o tym pisał Andrzej Kaczyński, czyli ten dziennikarz, który jako pierwszy pojechał do Jedwabnego po książce Jana Tomasza Grossa, żeby napisać reportaż na ten temat. Ja wpadłem w lekką panikę, bo mój komputer pokazuje niski poziom naładowania baterii. Więc mam nadzieję, że nie zniknę. Natomiast też no, z zupełnie innej beczki i zupełnie innej kategorii badaczy to Ewa Kurek, no, znana dzisiaj z tekstów jednoznacznie antysemickich, publikowała swoje pierwsze artykuły na ten temat w spotkaniach, no, ale one nie miały wtedy takiej wymowy. Znaczy ja myślę, że to jest w ogóle oddzielny przypadek, bo no nie wiem, ja mam takie wrażenie, badając problematykę zagłady na społeczności żydowskiej z okupowanego Krakowa, korzystałam z pracy doktora Ewy Kurek, tej, która się ukazała już w latach 90. i rzeczywiście to, o czym wspomniałeś, te pierwsze teksty dotyczące kwestii pomocy żeńskich zakonów, pomocy udzielanej dzieciom żydowskim przede wszystkim. Ja je wykorzystywałam, bo one były, po pierwsze, no, doktor Ewa Kurek miała dostęp do takich materiałów, do których nierzadko mnie później już nie dopuszczono. I tu mam przykład z siostrami Albertynkami, gdzie wiedziałam właśnie z tej publikacji, że rzeczywiście taka pomoc na terenie Krakowa była udzielana, ale odmówiono mi w ogóle wglądu do akt i tego już niestety nie byłam w stanie przejść, bo to są archiwa prywatne i tutaj nie ma się za bardzo już nawet gdzie odwołać. Więc to, co chciałabym podkreślić, to rzeczywiście, że te teksty, bo tekst, o którym mówisz, to jest właśnie fragment tej książki, która się ukazała już później w latach 90., są zupełnie inne badania niż te, które, no, z których dzisiaj słynie doktor Ewa Kurek i myślę, że to rzeczywiście jest epoka dzieląca tamte poglądy od tego, co dzisiaj możemy słyszeć. Ale dla mnie też takim zaskoczeniem, i to ponownie odwołam się do tej publikacji, była publikacja Umschlagplatz Rymkiewicza. I to rzeczywiście bardzo otwarte pytania, jakie tam padały, o rolę Polaków w zagładzie. Może to nie było tam tak wprost formułowane, ale chodziło raczej o wskazanie szerszego kontekstu, w jakich funkcjonowała społeczność żydowska już po... czy w roku 42, czy już później, bo na przykład jeżeli mówimy o Warszawie po wielkiej akcji, bo do tego się odnosi tekst Rymkiewicza i o tej atmosferze, jaka była w mieście. To były pytania, które, tak jak powiedziałam wcześniej, pozostały w większości bez odpowiedzi w książce, ale sam fakt zadania tych pytań, poruszenia tych kwestii, odniesienia się do właśnie negatywnych postaw Polaków, to było dla mnie duże zaskoczenie i właśnie, tak jak powiedziałam, ta otwartość tej książce. Dużo też w swojej książce poświęcacie miejsca na opisywanie tej historii dotyczącej stosunków polsko-żydowskich. Po latach też widzimy dzięki temu, jak dużo zmieniło się w badaniach, jak ewoluowały też tematy badawcze. Jakie według Was takie białe plamy w tych tematach, co nie było wtedy tak opisywane i też w jaki sposób to opisywano, kto opisywał te stosunki polsko-żydowskie podczas II wojny światowej, bo te teksty były też zróżnicowane. Ja nie czytałam wszystkich tekstów z drugiego obiegu, więc nie umiem sobie odpowiedzieć na to pytanie. Znaczy te teksty pokazują dość szeroką paletę jakby ocen, czy też wyłaniającego się z nich obrazu rzeczywistości, natomiast z pewnością najmniej było tekstów takich jednoznacznie krytycznych wobec postaw Polaków. Do takich na pewno należał tekst Wiktora Kuleckiego, należał tekst niewątpliwie Marka Edelmana w
tygodniku Mazowsze. No i tutaj dochodzimy w ogóle do tego problemu, z jakich pozycji wypowiadali się autorzy, bo oczywiście inną wymowę ma wypowiedź Marka Edelmana, świadka historii, i to z tej strony jakby żydowskiej, a inna choćby Władysława Bartoszewskiego. Najwięcej było tekstów pokazujących obraz zniuansowany i tekstów część większą niż ta pierwsza, czyli można powiedzieć, najwięcej było tekstów obojętnych czy takich zniuansowanych. Później były te teksty afirmatywne i najmniej było tekstów krytycznych. No te teksty afirmatywne to są przede wszystkim Tomasza Strzembosza, Wojciecha Ruszkowskiego, które pokazują, no oczywiście z pewnymi, czy Janusza Bazydły, z pewnymi zastrzeżeniami, że zrobiono wszystko, co się dało. Teksty, a najwięcej z tych tekstów, które pokazują, że było to jakoś skomplikowane. Jeszcze to jest rzecz oczywiście delikatna, o której tak w ogóle trudno mówić, żeby kogoś nie urazić, ale no, ciekawe jest też przyjrzenie się właśnie temu, jak autorzy, inaczej wypowiadali się autorzy poczuwający się do nie wiem, żydowskości, tak? Czujący się jakoś z tym związani. O tych, którzy z tym nie byli, albo o tych, którzy mieli tylko pochodzenie żydowskie, ale nie deklarujący się jako Żydzi, bądź tak jak Adam Michnik mówiący, że on się czuje Żydem tylko w kontekście antysemityzmu, kiedy ten temat się pojawia, natomiast nim się nie czuje, i to jest ciekawe, no bo tu nie da się, może jest to, pewnie nie jest to specjalnie odkrywcze, ale patrząc na takie stereotypowe w dyskursie publicznym spojrzenie na ten temat, myślę, że było zupełnie inaczej niż tak, że osoby pochodzenia żydowskiego chętnie eksponowały krzywdy Żydów odniesione od Polaków, a Polacy eksponowali przede wszystkim te pozytywne postawy Polaków. No myślę, że było odwrotnie, to znaczy na przykład Romana Zimanda, widzę taką tendencję, że on jako polski Żyd, człowiek, dla którego był to ważny element tożsamości, człowiek, którego część rodziny zginęła w zagładzie, starał się bardzo pokazać to w taki sposób, żeby zrozumieć rację drugiej strony. Też teksty Stanisława Krajewskiego to cechowało. No, można mieć czasem wrażenie, że one specjalnie są takie symetrystyczne, żeby nikt nie zarzucił, że są niesprawiedliwe. No, z drugiej strony to właśnie najsurowszym krytykiem postaw Polaków w polemice z Adamem Michnikiem był Wiktor Kulerski, no, człowiek wywodzący się z tradycji ruchu ludowego, którego stosunek ruchu ludowego do tej tematyki no, był łagodnie mówiąc niejednoznaczny. Niemniej to właśnie Wiktor Kulerski stawiał te najtrudniejsze pytania. No to też jest związane z tym nurtem historii, w ogóle takiego krytycznego podejścia do przeszłości. To znaczy, kiedy Roman Zimand mówił, że on do swojej przeszłości musi podchodzić krytycznie, no to rozumiał to jako zarówno podejście krytyczne do historii postaw Polaków, jak i do historii postaw Żydów, konkretnie swojej własnej postawy wobec komunizmu na przykład. Więc to myślę było cechą części tego ruchu, bo jak mówię, w publikacjach, w części publikacji silny był ten nurt afirmatywny, generalnie mówiący, że Polacy zrobili wszystko, co się dało. I jeszcze kończąc kolejną przydługą wypowiedź, problemem na pewno, który sprawiał posjonistom, był problem, jak w ogóle mówić o sprawiedliwych. I to był problem, który już był wcześniej, od marca 68, jak w ogóle mówić o sprawiedliwych, żeby nie powielać tego, co mówi władza, żeby nie dać się wykorzystać w tym. I tu stanowiska były różne. Raczej starano się o nich mówić, natomiast wiele autorów podkreślało, że tematem sprawiedliwych nie można zamknąć dyskusji o postawach reszty społeczeństwa.
Martyno, masz jeszcze coś do dodania, czy mogę zadać kolejne? To znaczy, ja bym się odniosła jeszcze do jednej kwestii, bo poruszamy tutaj jakby różne kategorie też autorów. I Janek mówi na przykład o Wiktorze Kulerskim, który prowadził poniekąd swoje badania takie, powiedzmy, mikrohistoryczne i on ma trochę inny ogląd właśnie po tym, kiedy sam przeprowadzał pewnego rodzaju wywiady, prowadził poszukiwania, podobnie zresztą też Rymkiewicz, który robił badania swoje na temat Szlachplacu. Ja mam takie wrażenie, że sporo tych ocen, które gdzieś tam się pojawiały w drugim ubiegu, to nie są oceny oparte właśnie o badania, czy nie są to oceny oparte o jakąś taką większą analizę, powiedzmy, nawet historiografii, ale często to były oceny, powiedzmy, oparte o własny system wartości, oceny może trochę intuicyjne, oceny, które wynikały może ze wspomnień autobiograficznych albo ze wspomnień członków rodziny, co oczywiście nie chodzi o jakieś wartościowanie tego, ale to też trzeba mieć na względzie, kiedy o tym mówimy. No to nie jest moment, kiedy jest dostęp do archiwów, kiedy możemy pewne informacje weryfikować, sprawdzać i tak dalej, więc zresztą to też nie jest idea tego, to były teksty publicystyczne, więc nie ma tu takich wymogów. Natomiast no, gdzieś analizując to, mieliśmy to z tyłu głowy, że no, tylko część z tych autorów, powiedzmy, prowadziła, te wnioski były oparte o pewnego rodzaju mikrobadania, a w znacznym stopniu autorzy jednak opierali swoje wnioski właśnie albo, tak jak powiedziałam, na własnym systemie wartości, albo intuicyjnie, albo w związku z przekazem, powiedzmy, który gdzieś tam mieli zasłyszany z rodziny, autobiograficznym przekazie. My też mało dotychczas powiedzieliśmy o czymś, czemu w tej książce poświęcamy sporo miejsca, bo mówimy o publicystyce i historiografii, a drugi obiekt no to też jest literatura. W części literatura taka wprost wspomnieniowa albo inspirowana wspomnieniami czy własnymi doświadczeniami. No tu sublokatorka Hanny Kral, która wyszła niemal równocześnie w drugim obiegu i w Paryżu. No i oczywiście to są zupełnie inne spojrzenia, nie dążące do jakiejś obiektywizacji, tylko pokazujące swoje własne doświadczenie i to było też ich siłą i wartością. Jeżeli poruszamy się już tej problematyce relacji autobiograficznych, to ja tylko chciałabym się odwołać do jednej autorki, do Adiny Bradeschweiger, której cztery w zasadzie teksty wyszły, ukazały się jako pierwsze na łamach drugiego obiegu i to są rzeczywiście bardzo interesujące relacje też dotyczące nie tylko jej przeżyć związanych z gettem, z funkcjonowaniem w getcie, z jej profesją, jaką miała, ze szpitalem, ale też bardzo dużo miejsca poświęciła ona na omówienie swojego życia po aryjskiej stronie i na omówienie tego, jak ona postrzegała właśnie relacje polsko-żydowskie. Ona się ukrywała sama, zresztą była członkinią konspiracji i pomagała innym ukrywającym się po aryjskiej stronie Żydom, więc to też jest trochę inna perspektywa, bo to nie była taka typowa, powiedzmy, biografia człowieka ukrywającego się po aryjskiej stronie. Ale do czego zmierzam? Ona też odnosiła się do roli granatowej policji, dużo na ten temat pisze, i też odnosiła się do takich wątków warszawskich, właśnie chociażby powstanie w getcie warszawskim. Mieliśmy rocznicę wczoraj wybuchu powstania w getcie warszawskim i właśnie ten problem, powiedzmy, obojętności, czy tego, jak ona postrzegała reakcję polskiego społeczeństwa, właśnie warszawiaków z tamtego okresu, postrzegała go właśnie przez pryzmat obojętności. I jakby nawiązując do twórczości Miłosza, do wiersza Campo di Fiori, właśnie w tych kontekstach opisywała pierwsze dni właśnie po wybuchu powstania w getcie warszawskim. To tak jeszcze króciutko, właśnie odnosząc się do tych relacji autobiograficznych. Dziękuję. To ja ostatnie już moje pytanie, za czym oddam głos publiczności tutaj zebranej. Już mówiliście tutaj pokrótce, że pracujecie nad kolejnym tekstem dotyczącym powstania, pogromu kieleckiego, jak i filmu Łozińskiego na ten temat. Jakie jeszcze tematy warto by było zbadać w tej tematyce stosunków polsko-żydowskich, niekoniecznie dotyczących zagłady, prac ukazujących się w drugim obiegu według Was? Co jeszcze warto byłoby opisać, na co zwrócić uwagę?
No ciekawe są też jakby nie tylko pogrom kielecki, ale w ogóle cały ten aspekt powojennych stosunków polsko-żydowskich, gdzie no też pojawia się silnie ten dyskusja o tym, no z jednej strony pojawiające się argumenty, że no ten czas powojenny to był czas, w którym życie ludzkie było w ogóle tanie i przemoc była wszędzie. No ale z drugiej strony też autorzy mocno podkreślający, jak Krystyna Kersten czy Stanisław Krajewski, no, że życie owszem w czasie powojennym było tanie, ale żydowskie było jeszcze tańsze. Więc jakby ten nurt krytyczny też się pojawia. Jest ciekawy tekst Jacka Szymanderskiego o propagandzie powojennego podziemia, gdzie on też pokazuje to w krytyce, ten no, element antysemickich stereotypów w tej propagandzie podziemia. No, to też pokazuje, no to też jest jakimś tam zaczątkiem tej historiografii krytycznej, która w drugim obiegu była, chociaż nie była dominująca. No tak, jeśli można tutaj słowo na ten temat powiedzieć, bo ja zwracałem uwagę na historyków, którzy wypowiadają się na te tematy i mnie uderzył w niektórych momentach na razie brak krytycyzmu i takie właśnie niepodejmowanie prób weryfikacji tego, co funkcjonuje w przestrzeni publicznej, powtarzanie banałów różnych i stereotypów. No wy to zwróciliście uwagę w jednym momencie, kiedy mówi się no, na przykład, że no właśnie te postawy, te negatywa, no to, że to jest margines, czyli to jest powtarzanie propagandy komunistycznej. Właśnie nie tylko, że to negatywa, ale też, że tam co prawda były jakieś oddziały NSZ-u, które zachowywały się nieładnie, no ale generalnie było wszystko w porządku. I wy to celnie tu puentujecie, no że to jest, mimo tego, że się nie chce powtarzać pewnych klisz propagandowych, no to się jednak je powtarza. No i tu jest taki przypadek, bo to się po prostu pojawia w wielu, wielu miejscach. No jeśli już, no to właśnie ten NSZ się pojawia jako ten czarny lud. No i potem po prostu nic dziwnego, no, że jest ta reakcja po 89 roku, no że jednak po prostu ta czarna legenda była dominująca, a to wyglądało jednak trochę inaczej. Nie macie wrażenia, jeśli ja jeszcze mogę coś dłużej powiedzieć, że jednak ten okres nie jest jednolity, że się jednak dużo zmieniło i że ten 86 rok, no to jest taka cezura z różnych powodów, nie tylko dlatego, że jest ten aneks, nie tylko dlatego, że jest film Lanzmana, że jest wystąpienie Błońskiego, ale też, że jest zelżenie cenzury, że można więcej, chociaż cenzura to była instytucja nieracjonalna, są cięcia z 89 roku zupełnie, zupełnie surrealistyczne, ale na przykład wychodzi w 88 roku w obiegu legalnym esej Ringelbluma, stosunki polsko-żydowskie z przedmową historyczną i on w ogóle nie jest pocięty. A to jest tekst, no, który no, przynosi no, po prostu zupełnie inny obraz stosunków polsko-żydowskich. Ja myślę, że jednak ta druga część lat, ten okres 86-89, że on był jednak zupełnie inny i że nie zwróciliście na to może po prostu uwagi, że jednak może należałoby się temu przyjrzeć. I jeszcze mnie zdziwiło to, że teksty Błońskiego się tak małym echem odbiły, w dyskusjach drugoobiegowych, no bo jeden cały rozdział poświęcacie dyskusjom wokół Shoah, drugi wokół numeru aneksu, a Błoński się pojawia tylko po prostu w paru momentach, no bodaj dwa razy w sposób afirmatywny, to Andrzej Osenka pisze o nim, Mikulerski oczywiście, a z krytycznych głosów na przykład Cezary Michalski pojawia się z Brulionu, ale tak po prostu w ogóle ta wielka dyskusja, która jednak była bardzo ważna, ona się tutaj nie pojawiła, ja nie wiem jak to odczytywać. To też jest związane z tym, bo tych tekstów po prostu no, nie wzbudziła dyskusji w drugim obiegu, co jest no też związane w ogóle z funkcją niezależnego ruchu wydawniczego. To znaczy
Niezależny ruch wydawniczy nigdy nie miał służyć jakby objęcia swoimi zainteresowaniami całości dyskusji, wszystkich tematów, które mają, które są ciekawe, które są ważne. I właśnie to, że o książce Błońskiego trwa ta dyskusja w prasie katolickiej, głównie w Tygodniku Powszechnym, gdzie no, mają możliwość powiedzenia się też ludzie związani z opozycją, powoduje, że w drugim obiegu po prostu o tym się nie pisze. Dlatego też to funkcjonowanie i miejsce niezależnego ruchu wydawniczego ma też wpływ na to, co się drukuje z literatury światowej. Na przykład Hanny Kral, Eichmann w Jerozolimie nie ukazuje się w ogóle w drugim obiegu, bo Arendt, się pojawia w pewnym momencie. Hanny Arendt. bo to już się pojawia oficjalnie. O numerze aneksu dyskutuje się więcej, no bo nie ma możliwości, żeby o tekście Grossa, czy w ogóle o aneksie dyskutować w prasie oficjalnej, nawet tej jakoś liberalnej. No film Shoah w ogóle powstał. Film Boże, nie Shoah, tylko film Świadkowie, no w ogóle był filmem puszczanym poza tym oficjalnym obiegiem i o nim dyskutowano w drugim obiegu, bo nie mieścił się. No nie było takiej możliwości, żeby dyskutować o nim oficjalnie. Jeśli chodzi o dyskusję o filmie Lanzmanna, to rzeczywiście to jest tak, że tu to jest przykład, gdzie następuje jakaś interakcja między oficjalnym obiegiem, a tym obiegiem podziemnym. I tutaj jest sporo polemik z tym, jak władza mówi o tym filmie. Przede wszystkim są polemiki z tym, że władza tego filmu nie chce pokazać, że Polacy początkowo nie mają dostępu do tego filmu, a później mają dostęp do tylko pewnych jego fragmentów z odpowiednim komentarzem, który zresztą spotkał się z miażdżącą krytyką drugoobiegowych publicystów. No i tu te głosy są ciekawe. Ja bym powiedział, że jeśli chodzi o film Lanzmanna, to dominuje w drugim obiegu takie głosy, które bym nazwał niebezkrytyczną obroną. To znaczy są to głosy, które wskazują na słabości tego filmu, też na słabości wypowiedzi Lanzmanna wokół filmu. Natomiast są to filmy broniące go i jest ich dużo przed tym, że jest to rzekomo film antypolski, że jest to film w ogóle jakoś skierowany przeciwko Polsce, bo przecież to film o zagładzie w ogóle, w którym te akcenty polskie są jakoś tylko obecne. No mi najbardziej utkwił w pamięci tekst Krystyny Starczewskiej pod tytułem Nie czuję się obrażona, która podkreślała, że jeśli ona się czymś czuje obrażona, to tym, w jaki sposób Telewizja Polska dyskutowała o tym filmie. Ja tam przypomnę, że tam jedna z składających się osób powiedziała, że jak on to powiedział, że Polacy nie oczekują przeprosin od Żydów, tak? Czyli jakby zupełnie w kontekście, czyli zupełnie jakby odwrócił to, o czym można by się spodziewać, że będzie dyskusja. Krystyna Starczewska wychodziła poza w ogóle dyskusję o tym, czy ci wieśniacy, którzy tak prymitywny sposób, prosty, pełen antysemickich klisz wypowiadają się o ofiarach zagłady, czy to jest dowód ich antysemityzmu i koniec, czy też to, w jaki sposób oni zostali pokazani, to jest dowód antypolskiego nastawienia autora. Krystyna Starczewska starała się pokazać przede wszystkim, jak ci bardzo prości ludzie i to żyjący w jakichś takich bardzo zaskakujących warunkach, również w tych latach, kiedy film był kręcony, stanęli przed potrzebą upewnienia o czymś, co w ogóle przerasta ich wyobrażenia, ich poznawcze te. I nie jest zaskakujące, że oni posługują się antysemickimi kliszami, bo oni tacy po prostu są. I oczekiwanie od nich czegoś innego byłoby niesprawiedliwe. Jeśli chodzi o tych historyków, co mówił Dariusz, tych, którzy rzeczywiście są tacy bezkrytyczni, oni powtarzają to, co jest w obiegu oficjalnym, to są przede wszystkim wypowiedzi Wojciecha Roszkowskiego w tej historii polskiej, wypowiedzi Tomasza Strzembosza. To są też wypowiedzi już nie historyka o pomocy dla getta Stefana Niesiołowskiego w spotkaniach, który pisał. I tu myślę, że to jakby zbiegają się dwie rzeczy, to znaczy oni nie tyle powtarzają klisze tej oficjalnej propagandy, chociaż mówią coś podobnego, co no jest to silny ten nurt w podziemiu
rehabilitacji Armii Krajowej przed tą propagandą, która była w pierwszych latach po wojnie i stąd jest to chęć żołnierza, że wszystko było ok, a nawet jeśli nie, to tylko NSZ albo jakiś margines społeczny, jacyś renegaci, przestępcy, którzy są w każdym społeczeństwie, to stąd był silny ten nurt mówienia o tym. No niewątpliwie dla takich ludzi jak Tomasz Trzembosz historia Armii Krajowej to nie była historia, którą patrzy w jakiś taki sposób zdystansowany i bez zaangażowania, prawda? On ją przeżywa i to ma wpływ na jego obiektywizm po prostu, prawda? Nie, tu się nie zgodzę z tobą. Przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale jednak przeczytaj te teksty z Trzembosza. One wcale nie są takie afirmatywne. Zwraca uwagę, on jest krytyczny, jest świetnym znawcą tematu, jest krytyczny a najbardziej krytyczny jest, o tym już mówiłem wcześniej, w tych właśnie tekstach drugoobiegowych. Ja bym go nie stawiał w jednym rzędzie, z innymi historykami. Bo z jednej strony on po prostu wie, co mówi, ponieważ zna źródła, przebadał świetny temat, a z drugiej strony widział już wtedy, że jednak funkcjonowanie państwa podziemnego, podziemnych struktur, partyzantki, też pisał później takie teksty, no że to nie jest takie łatwe i przyjemne, jakby się to z tej propagandowej wykładni po prostu wydawało, że jest cała masa związanych z tym problemów. No i potem wielokrotnie wracał do tego w latach 90. i także w tej syntezie, która w 2000 roku wyszła o Rzeczpospolitej pod ziemnej. On został niestety w kontekście dyskusji wokół Jedwabnego tak po prostu zaklasyfikowany, nawet się tam pojawiło się określenie, chyba Artur Domosławski to rzucił kustosz Polski niewinnej. No to jest bardziej skomplikowane jednak. I to też widać, wiesz, w tych tekstach drugoobiegowych, moim zdaniem. Tak, ja tu głównie miałem na myśli ten wątek o pomocy dla getta, dla powstania w getcie warszawskim, gdzie on jakby... Tego zbrojnego, te akcje i tak dalej. On o tym pisał wielokrotnie od lat 70. I tu ten obraz jest, wydaje mi się, nieco... Zwłaszcza jak się skontruje go z obrazem Edelmana, tego, że po pierwsze nie chcieli, po drugie nie mogli pomóc. Jest uderzająca ta sprzeczność. No w ogóle to jest ciekawe, co też pokazuje jakie ograniczenia o drugi obieg, to tam w ogóle nie dominują wcale historycy wypowiadający się na ten temat, właśnie, to prowadzący jakieś badania. Ich prawie nie ma. Tak naprawdę jest Trzembosz, jest Wojciech Roszkowski, który nie prowadzi badań, jest Kerstynowa, która zajmuje się późniejszym okresem głównie. Szanowni Państwo, a teraz dopuśćmy, dziękuję za tą część dyskusji, przeciągnęła nam się trochę, ale to też pokazuje, jak bardzo ważne tematy przedstawiliście w swojej książce, która trochę ubolewam nad tym, że nie doczekała się takiej większej promocji przez cały COVID, że nie możemy się spotkać, wirtualnie nie da się wziąć autografu w książce, czekam na swój autograf w swoim egzemplarzu od Was, ale też nie ma takiej recenzji dawniczej. Ja przynajmniej nigdzie tak nie znalazłam, jak się przygotowywałam do tego spotkania. Oddajmy teraz głos naszym słuchaczom, historykom i nie tylko, osobom związanym z drugim obiegiem. Otwieram część pytań. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, proszę bardzo. Mam jedną z nielicznych okazji, żeby tutaj się spotkać i je zadać, bo to jest chyba dopiero drugie spotkanie wokół książki, która ukazała się rok temu, też mniej więcej w tym czasie, przed rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim. Panie Darku, możesz, widzę, masz podniesioną rękę, więc jakbyś mógł zadać pytanie. A byłem pierwszy? Nie. Tak, przynajmniej tak mi się wyświetliło. To się pospieszyłem jak zwykle. Ja mam takie pytanie, bardzo jest ciekawe, zresztą przeczytałem z ciekawością tą książkę, natomiast jedna rzecz mnie zastanawia. Czy te wszystkie dyskusje, głosy, czy one były takie płaskie, czyli tylko dotyczyły Polaków i Żydów? Czy nie powstawały spory na jakieś tematy, powiedziałbym, bardziej uniwersalne, przyczyny zagłady, jak to świadczyło o cywilizacji europejskiej,
czy, bo o ile możemy widzieć w tych dyskusjach, o których mówicie, korzenie tych debat, które znamy z lat 90. i potem z 2000, ale nie ma tam korzeni, nie wiem, takich dyskusji, które toczyli Niemcy, które na jakiekolwiek inne tematy niż to, jak Polacy zareagowali na zagładę Żydów. Może co tam jeszcze było oprócz tego? Dziękuję. Martyno, Janku? Ale to może będziemy zbierać głosy, czy właśnie rozpowiadać? To jeszcze może pytanie od pana Konstantego Geperta i później po dwóch pytaniach odpowiedzi, żeby nic nie umknęło nam. Dzień dobry. Nie tyle pytanie, ile uwaga. Kontynuując myśl profesora Libionki, warto zwrócić uwagę, że historycznie ten okres, o którym piszecie, się bardzo zmienia. 83 rok to jest szczytowy moment mobilizacji podziemnej, prawda? I my mamy ten obraz społeczeństwa, które jest wspaniałe, społeczeństwa, które walczy. Jest to dość niezwykłe doświadczenie obchodów rocznicy getta w 83, kiedy zwykli ludzie wychodzą na ulicę, wyłączają do nas. I kiedy myślimy o podziemiu, no z konieczności, patrzymy na nie tak, na poziomie z czasu II wojny, patrzymy na nie przez pryzmat własnego doświadczenia. I w związku z tym, rzeczywiście się wtedy wydaje, no tak, no że cały naród tutaj stawał i walczył, no może były jakieś paskudne jednostki, no ale przecież gołym okiem widać, jakie to jest wspaniałe społeczeństwo. I miałem 3 lata, jest rok 86, to jest rok zapaści podziemnej. Już wiadomo, że no, w podziemiu nie wygramy, gdzie jest, no trudno o znalezienie lokalu redakcyjnego, a co dopiero o jakieś akty szczególnego bohaterstwa. I to ówczesne podziemie, no trudno i darmo, ma za złe społeczeństwo, że nie dorosło do swojej historycznej misji. I wtedy, kiedy właśnie zaczyna się debata o Shoah, dużo łatwiej jest przyznać, że tak, ludzie bywają paskudni, a bohaterstwo jest marnowane, nie warto się poświęcać. Historycznie nic się nie zmieniło. Zmienia się perspektywa uczestników. I myślę, że warto, kiedy przytaczamy tamte debaty, przypomnieć także to ograniczenie poznawcze samych uczestników debat, no, nas samych. Historykom było łatwiej, tak? Oni mogli sprawdzić źródła. My, gdy nie byliśmy historykami, no, reagowaliśmy także na własne codzienne doświadczenia. To Martyna? Jak chcesz, możesz zacząć. To znaczy, jeśli chodzi o to, na ile te debaty, znaczy na pewno, tak jak chyba jest w ogóle dzisiaj, w tym, że zagłada interesuje Polaków, czy polskie życie publiczne w największym stopniu jako jakiś tam w tym elemencie stosunków polsko-żydowskich, tak? Czyli w pewnym sensie jest to takie defensywne, że zajmujemy się zagładą, a najbardziej zajmujemy tym, co Polacy wobec zagłady. I to też widać, ten temat również wtedy budził największe emocje i to widać też, jeśli chodzi o objętość rozdziałów, które są w tej książce, bo no, są najdłuższy rozdział, to jest Polacy wobec zagłady i są jeszcze 2 rozdziały, spór o Shoah i wokół żydowskiego numeru aneksu, które też dotyczą tematu Polacy wobec zagłady. Jeśli chodzi o na przykład sprawców, no to tutaj trochę się o tym pisze, no i tutaj też momentami, u niektórych autorów mniej, u niektórych bardziej, a u niektórych w ogóle zaciemnia się granica między, u niektórych autorów, między tą polityką Niemców, polityką władz okupacyjnych wobec całego społeczeństwa i wobec społeczności żydowskiej. U niektórych autorów można zauważyć
no to co dzisiaj jest często bardzo w polityce historycznej władz mówione, że to była niemal taka sama sytuacja. No niektórzy mocno, na przykład Ryszard Legutko właśnie z tą tezą polemizowali. No o doświadczeniu ofiar też możemy trochę tutaj, trochę w tej książce przeczytać o tym, o czym pisano w drugim obiegu. No to jest oczywiście problem tego, że no ci, te ofiary, te, tylko część z tych ocalałych Holokaust jakoś się wypowiadała, większość ofiar pozostała milcząca, ale starano się jakoś wchodzić w ich doświadczenie. Tu jednym z elementów tej dyskusji jest to, co myśleli ludzie w getcie o ich przyszłości, czy mieli nadzieję na to, że to się zmieni, czy na ile docierały do nich informacje o tym, co się dzieje na wschodzie, na ile spodziewali się ostatecznego rozwiązania. Też ten część autorów, na przykład Stefan Niesiołowski, polemizowała z tym stereotypem tego, że oni nie chcieli, dlaczego oni nie walczyli, mimo że nawet nie mieli broni. Też trochę pisano o pamięci o zagładzie, o tym, jak o niej pamiętać. I tu głosy były bardzo różne, to też było trudne takiej jakiejś klasyfikacji. No też był ten ważny wątek, jak pamiętać o zagładzie, tak żeby o niej nie pamiętać razem z komunistami. I to był przede wszystkim kontekst powstania w getcie. Tu przypomnę tekst Konstantego Geberta Wrona na Umschlagplatz, opublikowany w Kosie. Jeśli chodzi o te kwestie cywilizacyjne czy szersze dotyczące tego, czym była zagłada, jak było możliwe, no to niemal chyba się nie pojawia w ogóle wątek tego, jak było to możliwe, że w zachodniej europejskiej cywilizacji czy cywilizacji chrześcijańskiej doszło do zagłady. Ten wątek chyba nie był w ogóle podnoszony. No i pewnie znowu ten czas lat 80., kiedy no na przykład po 1984 roku zaostrza się ta polityka wobec Kościoła na pewien czas, no też pewnie nie skłaniał do stawiania takich pytań, raczej odwrotnie. Pamiętam tekst Wiktora Kulerskiego, w którym on o procesie toruńskim księdza Popiełuszki pisał w takim duchu, że ci SB-cy, którzy brali udział w porwaniu i w morderstwie księdza, opowiadają o tym jako takich normalnych, banalnych pracach zwykłych urzędników wykonujących swoje polecenia. No i tu jakby te skojarzenia z tym, choćby z Hanną Arendt są dosyć oczywiste. No część była takiego wpisywania, i to było u Romana Zimanda, u Wiesława Wodeckiego, wrocławskiego dziennikarza, wpisywania obojętności wobec zagłady w obojętność świata w ogóle wobec ludobójstwa. Pisali o tym, co się działo w Kambodży i różnych zbrodniach, jak świat w ogóle jest obojętny i przechodzi bardzo szybko do porządku dziennego nad tymi nawet najstraszniejszymi zbrodniami, które danej społeczności bezpośrednio nie dotyczą. Ja bym się odwołała jeszcze do jednego tekstu, który był już przez nas poruszany, to jest do tekstu Michnika Białe Plamy, w którym on się odnosił do tego, że być może właśnie jest czas, żeby spróbować popatrzeć na Polaków trochę innymi oczami, właśnie jak na przykład oczami Ukraińców czy Litwinów, i jakby trochę jakby przeciwstawiał to, jak jest pokazywana historia II wojny światowej właśnie z perspektywy Polaków, gdzie no często jednak mówiło się o Polakach tylko i wyłącznie z punktu widzenia ofiary, żeby spróbować popatrzeć na naród trochę oczami też innych narodowości, które mają, czy mogą tutaj mieć, na pewno będą miały inną perspektywę i inaczej się ten obraz wtedy po prostu okresu II wojny światowej, relacji nie tylko polsko-żydowskich, ale właśnie polsko-ukraińskich, polsko-litewskich będzie kształtował. No i pewnie też teksty Kołakowskiego tu warto byłoby wspomnieć, gdzie on jakby trochę w szerszym kontekście już dwóch totalitaryzmów odnosił się do tych relacji polsko-żydowskich. Dziękuję. Podnosił rękę też profesor Marcin Kula. Tak, dziękuję bardzo. Ja się postaram nie mówić długo, ale tak mnie różne rzeczy mi się nasuwają i niedokładnie odnoszące się do książki jako takiej.
Ja wiem, że każda książka musi się ograniczyć jakoś do jakiegoś tematu. Jestem pełen szacunku dla autorów książki, żeby nie było tutaj wątpliwości. Jestem pełen szacunku dla badań prowadzonych dawniej, dziś i jutro nad historią stosunków, ja mówię, chrześcijańsko-żydowskich w Polsce. Ale ja czekam, aż kiedyś te badania, to nie odnosi się do dwojga autorów, to się odnosi do świata, no, czy do Polski, aż kiedyś te badania zostaną rzucone na trochę szersze sprawy, na trochę szersze perspektywy. No powiedzmy, państwo rozpatrują temat, który rozpatrują, ale mnie interesuje, jakie w ogóle znaczenie miała wtedy, czy w podziemnym ruchu wydawniczym, czy w ruchu Solidarności, poczynając tam od strajku gdańskiego, odgrywała w ogóle historia Polski. Spojrzenie, dyskusje o historii Polski, odczyty o historii Polski, jaka była tematyka odczytów przedstawianych przez kolegów na forach robotniczych, przecież tego było no, relatywnie dużo. Są zresztą o tym prace. Dobrze, jeszcze raz powtórzę, ja wiem, że wy musicie się do czegoś ograniczyć, no bo inaczej nikt pracy żadnej nie zrobi, prawda? Ale wydaje mi się, że to jest fundamentalny element sprawy. Dalsza kwestia. A i co ciekawe, przynajmniej tak jak robiono pod moim kierunkiem, no, pan Marcin Meller robił na przykład pracę magisterską o życiu historią w Solidarności, to tam sprawa żydowska się nie pojawia tak bardzo. Nie, po prostu to no, jest tysiąc innych spraw, które przynajmniej w jego, tak jak on to przestudiował, się pojawiają. Dalsza sprawa. Słuchajcie, kwestia żydowska jest oczywiście w polskim myśleniu o historii Polski bardzo sprawą bolesną, delikatną i taką, no co to lepiej nie poruszać, bo delikatne, bo boli. Ale no, ja proponuję spojrzeć na zagadnienie, no, użyję słowa wyświechtanego, porównawczo. No przecież w różnych krajach pojawiają się sprawy delikatne w historii, w tym również w stosunku do innych narodowości. No tutaj jakby na wprost mnie siedzi, jeśli mogę tak powiedzieć, pan Konstanty Gebert wie dużo o Turcji. No przepraszam, kiedyś drobna scenka. Była u nas jakaś studentka turecka, w dobrych, normalnych, nauczycielskich stosunkach, ale żywych. I kiedyś, jak nikogo nie było na korytarzu, powiedziałem, poprosiłem ją, niech mi pani, no mniejsza o język, w jakimś tam języku mówię, niech mi pani powie, no tak, nie ma tutaj kamer, nie mam magnetofonu, niech mi pani powie, o co chodzi, że ta sprawa Ormian jest dla was taka drażliwa, no i tak dalej, i tak dalej. I to była moja ostatnia rozmowa z nią. Nic mi nie odpowiedziała, ale już więcej żadna rozmowa była. Uniknęła wszelkiej dalszej rozmowy, było to niemożliwe po prostu. No przecież dobrze, zapytajmy o stosunek Francuzów do tortur w Algierii. Zapytajmy drobiazg Niemców o stosunek ich do różnych spraw narodowości, z którymi wchodzili w niedobry kontakt. W Belgii o stosunek do no, kolonii ich i co tam wyczyniali. I proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz w tym, że w tych wszystkich krajach jakby opuszczenie zasłony ze spraw, o których mówimy, przychodziło, no ja powiem z grubsza oczywiście, dopiero w następnym pokoleniu. To no nie będę rozwijał tego, ale w tym pierwszym momencie, w momencie nawet jeszcze walki o tam niepodległość, wyzwolenie, demokrację, nie wiem co tam, te sprawy się nie pojawiały.
dalsza sprawa. Jak mówimy o stosunku chrześcijan do Żydów w historii Polski, tak? Ale no to wspominamy, pojawia się ten wątek, tu też się pojawił ten motyw pedagogiki wstydu, którego ja nie znoszę, który jest idiotyczny i tak dalej. Ale no, potraktujmy to jako pewien przedmiot badawczy też. Przecież można badać zagadnienie, dlaczego się pojawia wątek oskarżenia o pedagogikę wstydu. I teraz ja mam na to jedną odpowiedź, wymyśloną wyłącznie z głowy, to z żadnych badań. Naród polski cierpi na jakieś fantastyczne kompleksy. Nie wiem, skąd się biorące. No i ja oczywiście w tej chwili nie powiem, ale mówię to po to, żeby namówić autorów, jak podejmą następną książkę. Jeszcze raz powtórzę, że tą sobie bardzo cenię i umieściłem ją na dobrym miejscu na półce. Nawet przejrzałem, jeszcze nie przeczytałem. Jak podejmą następną książkę, to spróbujcie rzucić to w całą swoją problematykę na znacznie szersze i porównawcze tło. Dziękuję i przepraszam autorów. Ja również dziękuję za komentarz i też zachętę autorów do podjęcia kolejnych tematów badawczych. To ja mogę, jeśli mogę słówko, to bardzo chciałam panu profesorowi podziękować i rzeczywiście to jest bardzo motywujące, bo ja też mam takie cały czas wrażenie, że idziemy pewnymi wąskimi tematami w tej problematyce, czy relacji polsko-żydowskich, czy chrześcijańsko-żydowskich, jak pan profesor tutaj nazywa, czy tej naszej problematyki zakłady. Ale to chyba wynika z tego, że no najpierw chyba chcieliśmy wypełnić to, co jest jakby niżej, to co było powiedzmy pewnego rodzaju podstawą, a być może zdecydujemy się jakoś, namówi Janka Olaszka na kontynuowanie badań. Janek kiwa głową, zobaczymy, co z tego wyjdzie. To poproszę jeszcze pana Konstantego Geperta, który podnosi rękę. Ja jeszcze tylko może do profesora Kuli dopowiem, że bardzo dziękuję za ten głos. W ogóle to podejście profesora Kuli do historii no jest dla mnie ważne, tak? Od 2004 roku, kiedy pierwszy raz pojawiłem się na wykładzie pana profesora, ale myślę, że trudno jest sprostać tym oczekiwaniom poszerzania, tak bardzo dużego poszerzania perspektywy. Jest to pewnie trudne. Anegdotycznie tylko powiem, że pamiętam kiedyś taką sytuację, kiedy tylko raz się zdarzyło, że na konferencji po jednej z wypowiedzi pana profesora, już nie pytam na jaki szczegółowy temat, jeden z młodszych kolegów wstał i powiedział, że jego zdaniem to jest problem szerszy. A to jest to zdanie, które najczęściej słyszeliśmy od pana profesora. No, myślę, że takie ambicje pisania takiej historii globalnej, gdzie te różne narody z różnych czasów się pojawiają, są po prostu ponad możliwości, przynajmniej moje poznawcze, wiedzy, języka, jakieś możliwości wypowiadania się w miarę kompetentny sposób, choćby o tym, co działo się w Turcji, czy na ile Turcy, nie wiem, mają może dzisiaj swój drogi obieg przełamujący jakoś tam państwową zmowę milczenia wobec zbrodni na Ormianach. Trudno na to pytanie odpowiedzieć, ale z pewnością warto patrzeć na to, jak drugi obieg mówił o historii, rzeczywiście nie koncentrując się tylko na stosunkach polsko-żydowskich, ale też w ogóle na stosunkach do innych mniejszości i na tym, czym jest historia, jakie są jej powinności, czy ona ma być heroiczna, czy krytyczna. I tu bardzo mocno widać to pęknięcie, może nawet jeszcze bardziej w innych tematach, nie wiem, czy historii polsko-niemieckiej, polsko-litewskiej i może polsko-ukraińskiej najbardziej. To też jest, myślę, bardzo ciekawy wątek zasługujący na zbadanie. Dziękuję. Dziękuję. Teraz pan Geppert. Dziękuję ad vocem profesora Kuli co do szczególnych kompleksów historycznych narodu polskiego. Prowadziłem kiedyś takie seminarium o porównawczych ludobójstwach, na którym turecki historyk Halil Berktay, który jest takim
tureckim Jankiem Grossem. On pierwszy opublikował w Turcji po turecku książkę o ludobójstwie Ormian, której ludobójstwo nazywa się Ludobójstwo. On tam prezentował sobie tego ludobójstwa i potem z sali ktoś zapytał: panie profesorze, przepraszam, takie głupie pytanie, ale jak to w ogóle jest możliwe, że w 100 lat po fakcie całe społeczeństwo odmawia uznania prawdy historycznej, którą i tak wszyscy znają? No i Bergkvist strasznie speszony mówi: wie pan, ja rozumiem pańskie zdziwienie, to naprawdę jest trudno zrozumieć. Widzi pan, my w Turcji sobie wyobrażamy tak, że my jesteśmy dobrzy. Wszyscy wokół nas robili okropne rzeczy, ale my Turcy nigdy. No ale rozumiem, że to trzeba być Turkiem, żeby coś takiego przyszło do głowy. No i w tym momencie publiczność zgromadzona w sali buwu parsknęła śmiechem i strasznie speszony Halil się do mnie odwrócił: coś powiedziałem nie tak? Bardzo są powszechne te nasze specyficzne kompleksy. Dziękuję. Dziękuję za komentarz. Czy są jeszcze jakieś pytania, komentarze od innych uczestników? Na czacie było pytanie Macieja Foxa. Ja go nie dostałam, więc jakbyś mógł ja pytać. Momencik. Czy oprócz Shoah opisywano, oceniano inne filmy, na przykład fabularne Wichry Wojny? Mi się wydaje, że raczej nie. Troszkę odnoszono się do tego serialu Holokaust, który był wtedy pokazywany, ale chyba zdaje się tylko na Zachodzie, w ogóle nie był w Polsce dostępny. No i też ukazało się, ale dosłownie kilka tekstów o filmie Świadkowie, ale no to jest już spoza bezpośredniej tematyki zagłady. Natomiast innych sobie nie przypominam. Czy są jeszcze jakieś pytania? Martyno, może ty masz coś u siebie na czacie? Sprawdziłaś? Patrzę, nic nie widzę z żadnych pytań. Nie umiem podnieść ręki. Dzień dobry. Dzień dobry. Się włączyłam, przepraszam, że pozwoliłam sobie udzielić głosu. Jeżeli mogę. Oczywiście. Chciałam przeprosić przede wszystkim, bo się spóźniłam i niestety nie słuchałam początku wypowiedzi, więc może mój komentarz teraz będzie absolutnie nietrafiony, więc proszę mi wybaczyć, ale byłam zajęta. Przede wszystkim chciałam podziękować za bardzo interesującą dyskusję, ale mam takie pytanie i refleksje jednocześnie, ponieważ tutaj pan profesor Marcin Kula zwrócił uwagę na dwa bardzo istotne aspekty. Jeden aspekt dotyczył tak zwanego kompleksu, tak? I w tym przypadku rozumiem, że ten kompleks może dotyczyć narodowości, szeroko pojętej narodowości Polaków. A drugi aspekt to to, że jakby wypieramy pewne kwestie. Ja chciałabym najpierw się odnieść do takiego kompleksu, który na pewno Polacy mają. Między innymi z tego powodu, w jaki sposób pisze się o pewnych postawach Polaków. Czyli pisze się o nich w sposób jednoznaczny bardzo często, szczególnie na Zachodzie. Ja niestety państwa książki nie czytałam, ponieważ nie miałam możliwości jeszcze jej nabycia, ale wierzę w to, że po tej dyskusji na pewno ta książka do mnie trafi, bądź ją zakupię i będę mogła się do tej książki na pewno odnieść. Niemniej jednak ja mogę spojrzeć na ten wątek z perspektywy Wielkiej Brytanii, co też robię, i muszę państwu powiedzieć, że ja jakby rozumiem, skąd przynajmniej w części naszego społeczeństwa te kompleksy się pojawiają. Ja badałam ze swoim zespołem taki wątek wizerunek Polski Polaków w podręcznikach brytyjskich. Ta praca się jeszcze nie ukazała, ale kiedy bierzemy do ręki podręczniki brytyjskie na przykład i podam państwu to konkretny przykład, bo to będzie łatwiejsze do zrozumienia tego, co chcę powiedzieć. Jest taka książka Richarda Radwaya, podręcznik do szkoły średniej, The 20th History, wydana w roku 1995. Na szczęście zatem to już jest podręcznik, który jest używany bardzo rzadko. I tam na stronie 58 tego podręcznika pada takie zdanie. Ja jej przetłumaczę na język polski od razu. Holokaust, taki był temat tego, taki był temat poruszany w tym podręczniku. I w którymś momencie jest zdanie, że Hitlerowi w procesie mordowania Żydów pomagali Polacy,
Ukraińcy i niektórzy Francuzi. Koniec cytatu. Ja Państwu mogę ten cytat dosłownie przesłać. I teraz, jeżeli czyta się takie zdanie, to jest dosłownie jednoznaczne, tam nawet nie pada określenie sam Pols, tylko niektórzy Polacy, tylko pada określenie Polacy, Ukraińcy i niektórzy Francuzi, no to jakoś nie dziwi mnie ten kompleks. Tutaj jeszcze warto dodać, że mimo świetnego programu, który obowiązuje w Wielkiej Brytanii, świetnego programu opracowanego przez Instytut Edukacji University College London, który obowiązuje od jakiegoś czasu i mimo tego, że jednak tutaj się bardzo zwraca dużą uwagę na kwestię tego, żeby o Holokauście mówić jak najbardziej w sposób obiektywny, to historia okupacji, historia wojny omawiana jest w sposób bardzo pobieżny. I efekt jest taki, że ludzie tu wychowani otrzymują specyficzny przekaz, czyli wybucha II wojna światowa, o której mówi się w jednym zdaniu, mówi się o lub w dwóch, kilku zdaniach i od razu jest Holokaust, czyli nie ma niczego więcej. I jeżeli tak się ten Holokaust przedstawia, no to chyba też nie dziwi, jak gdyby taki z jednej strony, nie powiem, że opór, ale takie wyparcie, dlaczego, tak? I jak to się ma jakby do dyskusji, którą Państwo prowadzili tutaj, zresztą bardzo interesująca i do filmu właśnie Holokaust i do pojęcia Shoah. Myślę, że tutaj no ważny jest ten obiektywizm i to jest to, na co zwrócił uwagę pan profesor Marcin Kula, że trzeba spojrzeć na to pojęcie szerzej. I na pewno ta praca, którą Państwo wykonują, napisali, na pewno jest ona bardzo cenna, ale no, ten dyskurs powinien być zdecydowanie szerszy. Tutaj profesor chyba Dariusz Libionko odwołał się do prac profesora Legutki, tak, i wypowiedzi profesora Legutki. Także ja myślę, że to też trzeba zrozumieć, że są takie środowiska, które jakby nie mają szans i nie miały szansy się wypowiedzieć na ten temat. Jeżeli jestem niezrozumiała, to proszę zadać mi pytanie. Dziękuję bardzo i przepraszam. Ja chciałbym tylko odnieść się do tego kompleksu, no bo bez wątpienia jest tak, że są obecne na świecie mniej lub bardziej silne różne negatywne stereotypy na temat Polski, tylko myślę, że kompleks objawia się czymś innym, tym, jaką się do tego przywiązuje wagę. To znaczy, jeśli porównam sobie z tym, jak wiele źle na świecie niesprawiedliwie mówi się o Stanach Zjednoczonych i o ich rządzie, jak pokazuje się, nie wiem, w kulturze silnie są obecne też amerykańskiej, filmy pokazujące zbrodnie amerykańskie w Wietnamie, różnego rodzaju działania rządu amerykańskiego, które są oceniane negatywnie, są, nie wiem, wspieraniem różnych reżimów i tak dalej. No ale inaczej niż w Polsce, Amerykanie nie oczekują od tego, że amerykańskie filmy pokazujące negatywne postawy, nie wiem, amerykańskich żołnierzy będą opatrzone komentarzem historycznym, który będzie tłumaczył, że ten film trzeba tak naprawdę zrozumieć inaczej. No a tu przy filmie Ida, który był moim zdaniem filmem znakomitym, subtelnym, w Polsce pojawił się silny nurt, że ten film ma być pokazywany na świecie właśnie z komentarzem pokazującym, że to nie do końca tak było. I to moim zdaniem jest takim symptomem kompleksu. To jak bardzo się jak dużą wagę się do tego przywiązuje, co ktoś o nas mówi. I też sądzę, że świadectwem o tym, że Polacy, może świadczącym o tym przeciw temu kompleksowi, jest to, że w Polsce jednak badania nad tymi negatywnymi kartami historii Polaków, no są prowadzone, tak? Oczywiście są środowiska, które je zwalczają, ale te myślę, że no na pewno nie wszyscy mają ten kompleks. Znaczy ja w ogóle tutaj, jeśli mogłabym dodać, to wchodzimy już chyba trochę na poziom innej dyskusji, to znaczy na temat tego dyskursu bardziej współczesnego, tak? Ta problematyka, tak jak staraliśmy się tutaj pokazać, w mniejszym stopniu była obecna na łamach drugiego obiegu. To może gdzieś wychodziło, chociażby przy kwestii, tak jak staramy się pokazać, dyskusji na temat Shoah, gdzie ten film zupełnie był inaczej odebrany i no, skupiono się tylko na tak naprawdę wątkach antysemickich, jakby nie patrząc na to, jak
Landsman ten film konstruował i o czym on w ogóle jest, ale o tym już mówiliśmy. Natomiast to, co mi się wydaje, jeżeli mówimy o tych kwestiach kompleksów, to ja się zgadzam tutaj z tym, co Janek mówił, że to jest też kwestia tego, jaki mamy do tego dystans, jak w ogóle, jaki mamy dystans do swojej historii, jak potrafimy mówić, no bo łatwo się mówi o tym, co jest pozytywne. Łatwo się buduje jakieś poczucie wartości narodu na tych rzeczach, które są obiektywnie dobre. Natomiast no tutaj, jeżeli zaczniemy wchodzić w tematy, tak jak z tej naszej działki, relacji polsko-żydowskich, to pewną miarą jest jednak to, w jaki sposób potrafimy pogodzić się z tym, że społeczeństwo różnie reagowało. I to nie chodzi o udział państwowy, tak, jako państwa, państwowości, nie wiem, to nie jest porównywalne do kwestii, nie wiem, Francji, Wiszy i tak dalej, tylko mówimy o poziomie społecznym. I to, jak my sobie radzimy z tym, że postawy negatywne były, jak podchodzimy do tych badań, które na całe szczęście są teraz prowadzone, one nie były prowadzone w okresie po 1945 roku i na całe szczęście teraz są zespoły, które to badają. I to jest ta miara tego, w jaki sposób właśnie ten kompleks nasz się ujawnia i czym potrafimy przezwyciężyć właśnie, trochę stanąć obok i popatrzeć krytycznie na historię własnej działalności. Czy mówimy tu o relacjach polsko-żydowskich, czy w odniesieniu do relacji z innymi narodowościami, bo te problemy przecież wyjdą również nie tylko w tym kontekście właśnie relacji polsko-żydowskich. I to jest dla mnie istotne. A mam takie wrażenie, po tych różnych dyskusjach, które teraz się toczą, że no, wielu z nas nie potrafi po prostu próbować chociażby spojrzeć tak z dystansem na to i pogodzić się z faktem, że no, postawy były różne w okresie okupacji. I to też nie chodzi o rozmywanie tego, bo to, że ja mówię różne, to nie zależy mi na tym, żeby rozmywać i pokazać, jak było tak i tak i tak. Natomiast no, musimy się pogodzić z kwestiami współudziału też niektórych osób. Zresztą ten problem jakiegoś kompleksu przeszłości, trudności mówienia o sprawach nieprzyjemnych, no nie dotyczy tylko stosunków Polaków do mniejszości narodowych, ale też postaw wobec komunizmu, tak? I tutaj no, różnym ludziom bardzo trudno przychodziło mówienie, nie wiem, o swoim zaangażowaniu w stalinizm. Często starają się bardzo jakoś zmarginalizować czy strywializować. No, to jest problem. Też problem sprawia mówienie o tym, że większość polskiego społeczeństwa w komunizmie nie trwała w oporze, tylko były to różne barwy przystosowania, no, czy też konformizmu. No, trudno jest pogodzić te miliony ludzi w PZPR z tym, że, no, że Polacy byli cały czas w oporze i cały czas myśleli tylko o demokracji. No, pewnie to nie jest specyficznie polskie. No, też zastanawia mnie to, że ludzie tak bardzo odbierają do siebie to, co mówimy o tym, co działo się 80 lat temu. To znaczy, no, trzeba pamiętać, że to nie są oskarżenia wobec nas, tylko wobec wspólnoty, z której jakoś wyrośliśmy, ale to nie określa nas i trudno, żeby ktoś się poczuł obrażony czymś, co się pisze o wydarzeniach sprzed 80 lat. Natomiast na to też nakłada się oczywiście ten okres po 1945, kiedy pewnych badań po prostu nie prowadzono i część tematów, może Darek szerzej jeszcze chciałby coś na ten temat powiedzieć, jest w ogóle od okresu po 1989 roku jakby badana od zera, tak mówiąc kolokwialnie. To jest też jakby nawiązując do tego, o czym mówił profesor Kula, to jest kwestia pokolenia, które przepracuje te historie, bo oczywiście minęło 80 lat, ale o wielu aspektach relacji polsko-żydowskich okresu II wojny światowej po prostu po wojnie nie mówiono. I też na przykład, no przykładem może być tutaj chociażby Jedwabne, które nie występuje na łamach, raczej nie mogło występować na łamach drugiego obiegu. I to jest też ten problem, który no, cyklicznie do nas wraca i chociaż wydaje się, że relatywnie sporo na ten temat wiemy i sporo zostało przebadane, to dalej jest to jeden z kluczowych elementów wyciągany po prostu przy szeregu różnych dyskusji. Czy Darku, chcesz się odnieść jeszcze do tej kwestii? No tak, jeszcze
Napisaliście w zakończeniu książki, zresztą można byłoby długo jeszcze mówić o tym, co jest w książce, o tym, co tutaj padło, co powiedział profesor Kula o rozszerzeniu i tak dalej, ale wrócę do tego zakończenia. Napisaliście, no, że nie było badań, nie było wiedzy, napisaliście też o jedwabnym. No wiadomo, o tym prawie nikt nie wiedział. Natomiast o tym, co się działo w Rembertowie, w Falenicy, w Otwocku, Miedzyszynie, duża część ludzi, którzy pewna część, która wypowiadała się na te tematy, no to byli też świadkowie historii. I tutaj Bartoszewski jest najlepszym przykładem, bo można nie wiedzieć o jedwabnym, oczywiście, czy o jakichś zbrodniach, do których dochodziło na wschodzie. Natomiast pewne zachowania po prostu były wspólne dla całej Polski i po prostu działy się, jak teraz wiemy, wszędzie. No wystarczy, no nie trzeba jakichś badań przeprowadzać nowych, gruntownych. No wystarczy pójść do biblioteki, przeczytać prasę konspiracyjną. Albo tak jak to zrobił Rynkiewicz, przeczytać wspomnienia Perechodnika. On zresztą odwołuje się do tego tekstu i sugeruje to, że trzeba go wydać. To ten tekst po tym, jaką wywołał dynamikę, dyskusję, to już jest inna sprawa. Dla Rynkiewicza no jest to oczywiste, po prostu tekst trzeba wydać, one są ważne, który coś mówi o tym, co się wtedy działo. No i właśnie, po prostu czy nie wiedziano, czy nie chciano mówić. Ja myślę jednak, że nie chciano mówić o pewnych rzeczach, że po prostu to zostało z jakiegoś powodu całkowicie wyparte. I właśnie Bartoszewski jest bardzo dobrym przykładem, bo on nawet nie musiał iść do biblioteki, no bo zbierał, różne pisma miał w domu i na pewno miał w domu pismo, które wydawała jego mentorka Zofia Kosak. To pismo się nazywało Prawda i w tym piśmie Zofia Kosak pisała w lipcu 1942 roku o tym, co się dzieje w Polsce, gdzie Niemcy dokonują eksterminacji Żydów. Jak się poszerza ta właśnie skala demoralizacji, ostrzegając, pisała ona o tym, ostrzegając, że po prostu nikt nie podejmuje tego. Wszyscy jakoś starają się to obejść, ominąć. Ona to mówiła, to środowisko, z którego wywodził się pan Władysław, no było na to szczególnie uczulone. A tutaj nagle dokonuje się coś takiego, że no właśnie wszyscy nabierają po prostu wody w usta i to znika. To, co ci ludzie widzieli, bo rzeczywiście w tych tekstach niektórzy autorzy po prostu podkreślają, że to się działo tutaj. Jak dla Francuzów Holokaust, no to jest deportacja, odwiezienie Żydów na wschód, no to Polacy są świadkami. Opisze Osenka o tym bardzo, bardzo zresztą fajnie w kontekście polskiego państwa podziemnego. I on pisze tak, że mówi się o tym, że Polacy alarmowali, że wskazywali Zachodowi, znaczy alarmowali o tym, co się dzieje. No ale jak mogli nie alarmować, jak to się działo tutaj, jak oni byli tego bezpośrednimi świadkami. Nie jest to jakiś specjalny wyczyn. I potem do tego też Gross nawiązywał, może ta właśnie, że zagłada dokonywała się między Polakami. Tutaj po prostu z tego dyskursu to znikło. I też jest ciekawe, trochę mówiliśmy o tym, jest po prostu brak historyków tutaj. Że są właściwie nieobecni, że wypowiada się filozof, że wypowiada się socjolog, ktoś inny, natomiast historyków jest niewielu. Jeśli oni są, to oni w taki zrytualizowany, Janku, mówiłeś o tym sposób, się wypowiadają na ten temat. No i ten symetryzm, no jeszcze żeby zakończyć to. On się pojawia, on cały czas jest obecny, ten symetryzm. Nawet Karpiński no, zwraca uwagę w swoim tekście w aneksie, prawda? Że tu nie można mówić o tym symetryzmie, który jest tak wszechobecny. I wszyscy autorzy, mam takie wrażenie tych tekstów, po prostu podszyci są tym, jak czytelnicy zareagują na ten problem. No ale jednak no, sam cytujesz tu i Osenkę, i Karpińskiego, i jeszcze dojdzie Kurecki, jeszcze dojdzie szereg autorów, czy Lipski, którzy protestują przeciwko symetryzmowi.
I to jednak myślę, że zwłaszcza w tym liberalnym nurcie opozycji demokratycznej jednak był sprzeciw przeciwko symetryzmowi. Też myślę, że jednak takie rzucenie, że Zofia Kossak-Szczucka była mentorką Bartoszewskiego. Ja nie jestem specjalistą, ale nie wiem, czy jest to przesada, bo jednak no, ten odcień antysemicki, znaczy jej wyraziste antysemickie poglądy były Bartoszewskiemu obce, więc myślę, że jest to jednak trochę niesprawiedliwe, chociaż w niektórych sprawach... Nie, to nie wyklucza jedno drugiego. Była niewątpliwie mentorką. O tym Rembertowi też jeszcze myślę, że trochę usprawiedliwiając Bartoszewskiego, to znaczy no niewątpliwie Bartoszewski był badaczem i w tej roli występował, ale był też świadkiem jakoś doświadczonym, to znaczy ja rozumiem, że jemu jako człowiekowi ciężko doświadczonemu w czasach, kiedy dominowała ta narracja, że AK to sługa faszyzmu, tak? Komuś, kto siedział w więzieniu, no trudniej przychodziło krytyczne spojrzenie na ten temat i jakieś kultywowanie jakichś mitów na ten temat było dla niego bardziej naturalne. Niemniej no, niewątpliwie ta wizja stosunków polsko-żydowskich Bartoszewskiego jest wyidealizowana i z dzisiejszej perspektywy się nie broni. To też jest ciekawe właśnie ten przykład, na ile było to wszystko świadomie wypierane, na ile to już było tak silnie obecne w kulturze, że ludzie po prostu nie zdawali sobie sprawy z tych wydarzeń, bądź już mieli je wyparte, tak? Nie zastanawiali się nad tym, że o czymś nie napiszę, tylko po prostu nie przychodziło mi to w ogóle do głowy, że o czymś można napisać. No ja jednak myślę, że wyróżnikiem tej pewnej formacji obecnej w drugim obiegu była chęć przynajmniej stawiania pytań o te czarne karty. I te karty były obecne, o tym też już jakby warto przypomnieć. One były obecne na łamach wspomnień. Tego się nie da gdzieś tam wymazać. One, czy Noemi Schatz-Weinkranz, czy Adina Bladyszwajkier, u Edelmana też to się przecież pojawia. To są rzeczy, które były obecne na łamach drugiego obiegu, ale może właśnie mniej w tych polemicznych polemikach, dyskusjach, ale bardziej właśnie w tym nurcie wspomnieniowym. Ale w tych polemikach u niektórych autorów też były. Tak, ale chociaż one nie są tak mocno wyraziste, o tym też gdzieś sygnalizowaliśmy, nawet pisząc tekst do Zagłady, który jako pierwszy się ukazał, sygnalizując też te badania, które podjęliśmy, że to jest... No ten temat jest, powiedzmy, częściej od pozytywnej strony prezentowany niż od strony właśnie tych negatywnych aspektów. Dobrze, jeszcze mamy tutaj pytanie od profesora Marcina Zaręby i będziemy powoli dobiegać końc. Nasze spotkanie będziemy kończyć. Ja tylko krótkie i chciałem się odnieść do tego, co powiedział Darek przed chwilą na temat symetryzmu, to znaczy... Ja ze swoich badań, jeśli chodzi o nacjonalizm PZPR i ówczesnej władzy, wyciągam taki wniosek, że ten atak nacjonalistyczny skierowany także przeciwko opozycji, nie tylko jako podszewce antysemickie, ale też jawnie antysemicki końca roku 81 i początków stanu wojennego, był tak silny, że w gruncie rzeczy tu nie można było jakby zająć takiej postawy, jakiej byśmy dzisiaj oczekiwali, czyli powiedzenia, że Polacy są odpowiedzialni za Holokaust w jakiejś mierze, prawda, że byli współuczestnikami i tak dalej, prawda. To nie była symetryczna sytuacja roku 82-83. To znaczy to, co powiedział Konstanty Gepper, to o pamięci takiej, w jakiej sytuacji opozycja się wówczas znajduje i w jakiej takiej psychicznej kondycji społecznej jest, tak? Znaczy my mówimy o jakimś zbiorowej depresji, prawda? W związku z tym wydaje mi się, że przynajmniej jeśli mówimy o pierwszych latach, lat 80. czy pierwszej połowie, tak psychicznie czy politycznie nie było to chyba wówczas, jak mi się wydaje, możliwe. Dopiero liberalizacja języka przez władzę i no właśnie
teksty na przykład Pawła Śpiewaka i to, co się dzieje w Tygodniku Powszechnym, mogło tutaj nadać temu jakąś większą dynamikę. Tak mi się wydaje. Jakiś jeszcze komentarz chcecie, czy już będziemy kończyć? Myślę, że powoli możemy nasze spotkanie zakończyć. Jak widzimy, książka Holokaust, pamięć, powielacz jest książką, która wzbudza dyskusję, jak i też pokazuje, co jeszcze warto zbadać i w jaki sposób, czy w mikro, czy w makro skali. To jest książka, ja tutaj mogę z mojego punktu widzenia powiedzieć, że na pewno jest to książka, która się zapisze w historiografii badań nad zagładą i stosunkami polsko-żydowskimi, którą każdy, kto się zajmuje tą tematyką, powinien, jeśli nie przeczytał jeszcze, to przeczytać i postawić na dobrym miejscu, na półce, gdzie to zawsze będzie dostępne. Bardzo dziękuję Wam wszystkim Państwu za udział w dyskusji. Zarazem gościom, którzy słuchali dyskusji, brali udział, zadawali pytania, jak i też naszym głównym gościom, czyli autorom naszej książki, Martynie Grąckiej-Rejak, Jankowi Olaszkowi i też osobie, która zgodziła się wziąć udział w spotkaniu, komentator, Darkowi Libionce. Też zapraszam wszystkich na śledzenie. Tak w samą porę zdążyliśmy. Czyli strzeliliśmy się w popołudnie. Zapraszam też wszystkich do śledzenia zarówno strony Instytutu Studiów Politycznych, jak i też naszego fanpage'a, gdzie się pojawiają informacje o kolejnych spotkaniach zarówno poszczególnych zakładów ISP PAN, jak i też Laboratorium PIPES-a. Dziękuję.